Cześć Grzegorzu. Cześć Włodku. Co tam słychać? Wszystko dobrze. Fajnie się jechało do Krakowa. Dziękuję Ci bardzo, że wpadłeś do nas. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Specjalnie z Warszawy przyjechałeś. No, ze stolicy, tak. Specjalnie na audycję. Specjalnie na audycję. Dzisiaj wracam. No to tym bardziej jest mi miło i mam nadzieję, że ludziom też. Tylko szkoda, że Krakowa za bardzo nie zobaczyłem, bo żona zarezerwowała mi bilet koło okna i byłem koło okna, ale tego okna nie było w pociągu. Mhm. No i tak trochę się zdziwiłem generalnie. A w Krakowie nie byłem od czasów gimnazjum, więc dawno temu. Chociaż moja żona studiowała w Krakowie i od niej nauczyłem się tej ładnej rymowanki. Kraków, miasto chujowych Polaków. Ale jakby nie obrażam, tylko... Ona bardzo lubi Kraków. Ja miałem nadzieję, że będzie bez przekleństw. Okej. Okay. To złego gościa zaprosiłeś. Nie uda się? Nie, no ja mogę wyłączyć je, tylko zaraz będzie, że dakann taki miły i spokojny i bez przekleństw. No tak mi się wydaje, że ty możesz być miły, jak chcesz być miły. Ja chcę tak, ale to rzadko mam okazję. A czemu ci się nie chce być miłym? Tak? Wiesz co, już myślę, że to kwestia... Mogę ci zrobić analizę na początek. Kwestia konwencji. Być może. Jak gadaliśmy z Grzegorzem, że słowo konwencja, czy nadużywanie konwencji jest normą trochę w naszym świecie, w tym internetowym świecie. Tak, wiesz co, zauważyłem... Ja robię konwencję i ludzie je nie kumają. Tak, zauważyłem po prostu, że jak nie trzymam się tych ram, które sam sobie kiedyś narzuciłem, ja nie mam z tym problemu oczywiście, to dla wielu odbiorców jestem, okazuje się być nudny, nieciekawy, bo jak się nie pojawiają... A jakie to są ramy? O czym mówisz teraz? No, że właśnie to chociażby te przekleństwa, tak? Że one raczej się pojawiają, kiedy ja mówię. A kiedy ich nie mówię, to nagle się okazuje, jakiś taki zwykły. No. No takiego ci ludzie poznali na początku. Tak, ja mówię sobie. Taki się pokazałeś na start, a tak. To jest pierwsze wrażenie, tak jak wszyscy mamy, jak na studiach idziesz. Też mi brat mówił, pamiętaj, żeby zrobić pierwsze dobre wrażenie, a potem możesz się nie uczyć. Tak. Czyli ty zrobiłeś złe pierwsze wrażenie i teraz trudno ci to zmyć. Tylko, że nie mam potrzeby zmywania tego. I to jest jedna z rzeczy, którą właściwie chciałem cię zapytać bardzo, bo mnie to interesuje. Mhm. Jeżeli to będzie pytanie o ilość procentów dakanna w Grzegorzu i na odwrót, to widziałem w wywiadach, że nienawidzisz tego pytania. Tak. Nie, pytam o to, z czym sam mam problem i naucz mnie trochę tego. Jak mieć więcej rzeczy w dupie? Lata praktyki i używki oczywiście. Od kiedy to praktykujesz? Od jakiego wieku? Od gimnazjum. Mniej więcej od gimnazjum. Właściwie to końcówka podstawówki, jak zaczęły się moje problemy z nauką. Stwierdziłem, że niektórych rzeczy nie przeskoczę. System, w którym jestem, mimo że postrzegałem go jeszcze przez swoje dziecięce oczka, jest zły, jest wadliwy. Ja się nie czuję głupi, a ludzie mi wmawiają, że jestem głupi, więc ja się jakby nie dostosuję do tego. Zrobię wszystko po najmniejszej linii oporu, będę ledwo przechodził z klasy do klasy, ale się nie zatrzymam. Ale nie będę się przejmował tym, co ludzie starają się włożyć do głowy, bo najczęściej nie mają racji. A kto ci mówił, że jesteś głupi? Albo czy takie wrażenie miałeś? Nauczyciele. A co robiłeś, że dali ci taką informację? Nie lubiłem się uczyć tego, co oni chcieli mnie nauczyć. Na przykład co? Czego nie lubiłeś? Bo ty byłeś na humanistycznych studiach? Tak. Na to czyli za matma ci nie szła? Matmy nienawidziłem i okej, ja wiem, że jakaś podstawy matematyki są potrzebne do życia. No ale trygonometria, no jakby mam 30 lat na karku, niecałe i... Ja nie razu nie skorzystałem z trygonometrii. No i gdzie ja mam tego X-a szukać jakby w życiu, no? Może o to chodzi w życiu, żeby szukać tego X-a, nie? To jakby... no, tak. Trochę tak, no jakby połączyć kropki. Wiesz co, odnośnie bycia humanistą, znam taki fajny cytat, bardzo mi się spodobał. To, że nie umiesz matmy, nie znaczy, że jesteś humanistą. To, że nie umiesz matmy, znaczy, że nie umiesz matmy. To prawda. Ja matematykę bardzo sobie cenię i uważam ją, że to jednak jest królowa nauk, ale jej po prostu nie ogarniam. A nie historia jest królową nauk? Bo jak się nie nauczysz z historii, to znowu powtórzysz swoje błędy. No ale historię piszą zwycięzcy, także jakby... Możemy się coś jesteśmy zakładnikami tych, którzy zwyciężyli. Oczywiście, że tak. No i jakby... taką wersję narracyjną dostajemy. Tak, no jakby... Już teraz jesteśmy świadkami tego, jak pięknie na przykład historia polityczna się pisze w kraju, która jakby już będzie nie do wymazania i te rzeczy, które się teraz dzieją... Będzie do wymazania, bo będą te ruchy opozycyjne będą zarejestrowane, że były. Ale o tym się nie pamięta, że ktoś głosował na przykład przeciw. Trochę się pamięta, że jak... Dziennikarze wyciągają czasami, że pan tutaj na tym sprawozdaniu głosował przeciwko. No dobra, ale generalnie w podręcznikach historii będzie zapisane, kto wprowadził 500+. Tego się już nie cofnie. Żadna partia tego nie wycofa na przykład. Więc... Oj, przepraszam, bo gadamy cały czas bez audio. Tu jest audio. Znaczy wideo. A, okej. Więc to jest najdłuższy, 5 minut jest bez... Ale to dlatego, że ja jestem gościem, bo wszelakie fuck-upy są najczęściej związane. To nie jest fuck-up, tak miało być. Rozumiem. Gdzieś to też było, że robisz coś specjalnie, robisz coś źle, ktoś ci wytknie, że robisz coś źle, a to się nie, to było specjalnie. Bardzo często. Tak. Na przykład wiesz, zachowałeś się głupio, a ktoś mówi, nie, to tylko takie żarty były. No ja już jakby nie mam potrzeby, to jakby przyznaję się do swoich błędów i to nie jest jakby moja metoda obrony. Nie potrzebuję się jakby wycofywać z tego, co zrobiłem, bo z tego, co napisałem i tak dalej. Także tak. No to tak, Grzegorzu, weszliśmy dosyć gładko w ten temat i gadaliśmy o tym w aucie i ja mam wrażenie, że ty nie pasujesz trochę do tego świata. Ty tu, Grzegorz, jesteś tak albo przypadkiem na tym świecie, wylądowałeś i starasz się odnaleźć, starasz się znaleźć sobie miejsce, ale otaczasz... Człowiek, który jesteś otoczony, tak, jesteś otoczony ludźmi, którzy cię nie rozumieją. Albo ja ich nie rozumiem, może to ja jestem głupi. Jakby, kiedyś też tak na to patrzyłem, że cały świat mnie nie rozumie, ale stwierdziłem, że może ja po prostu świata nie rozumiem. I jakby to... A czego nie rozumiesz w świecie? Ja ci wytłumaczę. Wiesz, czego nie rozumiem? Ja dlaczego właśnie tak dużo osób, właściwie no, nie rozumiem tego, czego ty chcesz się nauczyć. Czemu tak dużo osób nie może mieć wszystkiego w dupie? Albo przynajmniej nie podniecać się jakimiś rzeczami, które są trywialnymi jakimiś momentami w naszym życiu. I... To zapytaj mnie, czemu ja nie mogę sobie z tym poradzić. Czemu nie możesz sobie poradzić, no? No to świetne pytanie, dzięki. Tak się robi dobre, bardzo mi się podoba. Wiesz co, u mnie to tak trochę sinusoidalnie idzie, że mam momenty, kiedy potrafię to odłożyć do szafy i powiedzieć, no nie przejmuję się tym, co ktoś o mnie mówi. Ale są takie momenty, kiedy mnie to dotyka bardzo mocno i tak gdzieś jak ja to rozumiem, to myślę sobie, że ja to co robię, to chciałbym robić to nie dla siebie, może źle, właśnie tu tkwi problem, tylko dla kogoś innego, żeby to komuś coś dało, jakąś wartość. I dając to, widzę informację zwrotną od ludzi. Na YouTubie widzę to od razu. W telewizji to musiałbyś robić badania fokusowe. Tak. A tutaj dostaję od razu. I gdzieś tam ulegam tej złudnej pokusie, żeby serwować ludziom to, co chcą dostawać ode mnie. To, jakie mają wyobrażenie o mnie. Bardzo kuszące. Bardzo kuszące. Tym bardziej, jak masz rodzinę na utrzymaniu i wiesz, że to się przekłada prawie, że 1:1 na, może nie zarobki, ale na jakieś poparcie społeczne, a w ewentualnym gdzieś tam rachunku na zarobki. I jak się zachowuje spójność artystyczna? Nie mówię, że ty ją masz w jakoś nadmiarze, ale jak się zachowuje tą jakąś spójność w stosunku do oczekiwań społecznych. Nie mam zielonego pojęcia. Czyli nie masz tego? Może mam, nie wiem. Jakby nie wiem, jakiej rady mógłbym udzielić albo jak odpowiedzieć na spójność. Widzisz, tylko że my mamy z tyłu głowy, ja i ty, jeszcze parę może osób z naszego środowiska, z tyłu mamy głowy to, że mamy rodzinę na utrzymaniu, tak? I to jest rzecz, która z jednej strony blokuje, z drugiej strony motywuje do pracy i tak dalej, i tak dalej. A są osoby, wielu twórców, którzy nie mają żadnego ciśnienia. Są na studiach, są w szkole. Jakby to jest... Mogą robić, co chcą na razie. No to też tak kiedyś miałem. No. A potem dałem się złapać w te sidła, że jesteś tym, co produkujesz, tym, jak ci ludzie odbierają i teraz musisz się tego imidżu, wizerunku trzymać. Ja się jakby po prostu tym nie przejmuję, dlatego wiele osób, jak mnie poznaje, to tak jak mówiłem, okazuje się, że jestem bardzo nudny i nieciekawy. Nie mam takiego wrażenia. My spędziliśmy pół godziny przed wejściem na antenę. Tak. Dosłownie na antenę, bo internet mam z LTE, z anteny tam na zewnętrznej, więc jesteśmy na antenie. Ale przynajmniej wiedziałeś, czy mnie podjąć, jest to nalewka. Czy to sam zapytałeś, czy mamy jak... To jest właśnie jedyne, co mam. Dobrze, jedyne, co mam. Dobre. Ale tak lejesz tak bardzo... Jak? Nieoszczędnie. No jakby skoro nikt tego nie pije i to już siedzi tu nie wiadomo od kiedy. To... No ja podejrzewam, że to ma swoje procenty tam jakieś tam. Ja nie przechwalając się... Jesteś w stanie... Jestem w stanie dużo wytrzymać. No dobrze, a to skąd się bierze ta potrzeba? Gadaliśmy o tym. Potrzeba się bierze stąd, że wiesz, po pierwsze ja się lubię napić. Ale no, możesz się pytać, no ale czemu? Czemu? Nie wiem czemu. Wiesz, to już jakby... Też jest element jakiegoś anturażu, że dakann zawsze pije i zawsze, wiesz, na bani. Jest taki anturaż? Trochę tak, skąd? Bo jestem gruby alkoholik. Ale wśród znajomych, nie w internecie? Czy w internecie? Nie, większość moich znajomych nawet nie wie, co ja robię. No, wiedzą, że tam pracuję w jakimś filmie i kręcę filmy. Nie. No, ale tego nie oglądają. Bo masz takich znajomych? W większości. Może powinienem mieć więcej takich znajomych. Jakby moje życie prywatne nie ma praktycznie w ogóle przełożenia na tego, co ja robię w sieci. Ale takie mam właśnie wrażenie, że trochę... Że ja się odcinam to i ja zawsze to tak, odcinałem. Nie zawsze. Kiedy tego nie odcinałem? Nie zawsze. Wydaje mi się, jak zaczynałeś i robiłeś, no dajmy na to piątek, który niektórzy mogą kojarzyć, to starałeś się prezentować siebie. To, co gdzieś tam jest bardzo niebezpieczne, ale jednocześnie bardzo artystyczne i... W liceum, tak. Jak zaczynaliśmy piątki, później to też. Tak. Gdzieś no już potem, to się no wiesz, piątek jest powiedzmy, że pół na pół. Pół na pół. W sensie to było trochę zmyślane, trochę prawdziwe? Tak. A później a w liceum było bardzo prawdziwe. Czyli wszystko... Dużo było prawdziwych rzeczy, tak. Ja się czułem strasznie zaszczutym lamusem, także jakby te wszystkie moje przemyślenia w wykluczeniu z grup społecznych, z rzeczywistości były bardzo prawdziwe. I jak się okazało po wielu latach i wielu komentarzach, mnóstwo osób też się tak czuło, tylko potrzebowało jakiegoś wentylu, żeby... Byłeś głosem, megafonem pokolenia. Lamusów, tak. Bo Konrad Kruczkowski, który był w drugim odcinku u nas, czyli u mnie, jako że produkuję wszystko sam, muszę sobie wziąć kogoś do pomocy, żeby nie było takich fuck-upów produkcyjnych, ale Konrad powiedział, że on pamięta piątek ten pierwszy, że on to oglądał na płytce CD. Tak. No to czyli ty robiłeś virale przed internetem. Przed YouTube'em. Na Google Videos to było, tak? Ale ludzie sobie to najczęściej rozdawali na płytach, bo internetu każdy nie miał, więc... No i to jest jakieś osiągnięcie, jakby nie było, bo to, co się dawało na płytkach wtedy, to było tak, Katedra Bagińskiego. Tak. W takim razie piątek dołączamy. No i Pardonem. To miałeś inne płytki. Ja w mojej miejscowości... Po nie trafiłeś na dobre. Nie miałem takich kolegów, tak powiem. Rozumiem. W sensie, pewnie byli ci fajni, którzy rozdawali sobie te płytki, a ja należałem do tych no-life'ów, co na płytkach nagrywali CS1.6. Tak. I piątek. Mi nikt w życiu płyty niestety z piątkiem nie dał. Więc. I jeszcze jedno było coś takiego na pewno. No dużo tam, wiesz, całe... Było takie dziecko tańczące, takie tak, baby... Te zbitki w ogóle dawne, no. Typu urwałeś od internetu, to jeszcze zahaczało... To już minęło, nie dostałem tego na płytce. Nie, no to jeszcze zahaczałem o to, że to było analogowo przenoszone, takie zbitki jakieś naprawdę, takiego węgla internetowego. Panie, takie starocie już. Węgiel, no to jest dobre słowo. Ale no to mnie ciekawi, Grzegorzu, to cię podpytam o to, jak już cię mam na widelcu, ale go nabiłem na widelec, słuchajcie, złapałem go, mamy go, zdzichłap go. Czemu zrezygnowałeś z tego? Z czego? Z tego pokazywania siebie. Z tego, że teraz jak pozwolisz na moją ocenę ciebie, tak, mimo że nie oceniacie, a sami nie będziecie oceniani, ale już tak jest. Ostatni będą pierwszymi. Jakby... W to na przykład bardzo wierzę, ale to, że to ja jestem oceniany bardzo, więc też sobie pozwolę na ocenę. No patrzę na to, co robisz teraz, no, czyli Ponki i swój kanał i podchodzisz do tego w taki sposób, typu idę do pracy, robię to, co mi każą i wracam do domu. I wtedy jestem sobą. Tak. No to co się stało, że już nie chcesz w internecie pokazywać siebie? To jest męczące? Czy nie jest do końca prawdziwe, że ludzie... Nie, znaczy to może jakby mógł pokazywać to, co ja robię, ale umówmy się, życie 30-latka nie jest aż takie ekscytujące, przynajmniej nie moje. Może być, ale ja taki nie jestem. Ja nie podróżuję po świecie, nie spotykam się z ciekawymi ludźmi. Znaczy nie, czasami. Jakby mógłbym, wiesz, nawet z tego wyjazdu tutaj do Krakowa nakręcić vloga i pokazać, że tu jestem, ale... Życie na szczycie. Uważam, że to nie jest aż tak zajmujące, aż tak ciekawe, szczególnie dla młodszych odbiorców, że Dakann jedzie do Krakowa, nie, w ogóle klik. Czy nie masz takiej potrzeby mówienia o wszystkim, co robisz? Bo nie wydaje mi się, że wszystko jest takie ciekawe. Ja jestem prawie pewien, że nie jest. No bo nie jest. No jakby moje dni obecnie wyglądają tak, że ja, jeżeli nie pracuję, no to po prostu siedzę w domu, gotuję dla żony dziecka, chodzę na spacery 2 razy dziennie, chodzę z psem i czytam książkę przed snem, nie? I kładę się około 20-21. No i tyle. Ale nudy. No straszne, przerażające nudy, ale potem wchodzę, wiesz, na Pąki, mam szminkę i się bawię i tak dalej. Także to praca, tylko dużo osób zawsze mówi, tutaj muszę to... jakby wyprostować, że to jest często, że ja robię w pracy to, co mi się każe. Ja mam już na szczęście tak miłą sytuację, szczególnie w Pąkach, że ja sam wymyślam tematy, ja sam, wiesz, przygotowuję to, co chcę, także nie mam żadnego rzuconego, żadnego szkieletu tego, co tam musi się pojawić. Także to nie jest tak, że ktoś mi mówi, dzisiaj robimy odcinek o hipsterach. To jest jakby już... Więc to też ja się tutaj spełniam, bo ja tak naprawdę robię to, na co mam ochotę, jakie mam pomysły, przyjdą do głowy, jakie scenariusze. To je wykonuje. Więc gdzieś tam ten wentyl tej twórczości... I nie wrócisz do tego? Nie brakuje ci tego? Bo też, być może wrócę, tylko wiesz co, no... Chyba jeszcze nie teraz. Jakby a jeszcze... czego ci trzeba, żeby było to teraz? Sprzętu ludzi hajsu. No. Nie masz jeszcze na tyle hajsu, żeby zrobić, jakby odłożyć kubkę, jakimś tam, wiesz, kupić lustrzaneczkę... No nie, no bo nie mam na czole wytytułowanej Coca-Coli i nie ubieram się w marki, które tutaj pokazuję. A nie chcesz mieć? No mogę mieć, ale... Widzisz to jako jakiś tam element sprzedawania się? Kiedyś widziałem jako element sprzedawania się. Teraz jakby już... Bo ja trochę dalej widzę. Drugie w tej audycji będzie, masz tak wyjebane na to, że jakby... Pieniędzy można i tak szukać gdzie indziej i można nie po prostu zapracować w inny sposób, robiąc po prostu inne dookoła rzeczy. I jeżeli ktoś mi proponuje, nie wiem, być twarzą jakiejś marki, to ja to zrobię, że to nie kłóci się z tym, co prawda, co ja robię jakby w życiu. Ale nie mam takiego ciśnienia, że o Boże, mieć tam jakiś kontrakt z Woodą i być twarzą. Nie, jakby... Ale jak będzie, to nic się nie stanie. Jak będzie, to będzie, ale ja nie mam ciśnienia, że on musi być. Jak on się przez rok, 10 lat nie pojawi, no to nie będzie. No, może nie pasuje do tego, no i tyle. A jak będzie, to spoko. Jak ktoś chce mi dać hajs za to, że ja będę robił sobie zdjęcie, że piję coś, no to okej, no. Rozmawialiśmy z Grzegorzem, zanim tu przyjechaliśmy do studia, o tym, że najbardziej hipsterską rzeczą, jaką można zrobić, to pojechać do Aleppo i nie napisać o tym na Facebooku. To można skisnąć po prostu. No. Jak skisnąć? Co to skisnąć, znaczy? No skisnę, kurwa. No XD kisnę. Co to znaczy? Znaczy widziałem to w internecie, no, kisnę, XD, ale co to znaczy? Że tak, że siara? To jest takie śmieszne i takie żenujące, albo jakoś tak, że po prostu kiśniesz, no. Taki coś jak rak? Trochę innego niż rak, tak. No jakby to, jakbyś miał komuś wytłumaczyć trollface, no. No możesz powiedzieć, co to za graficzka, co ona przedstawia, ale sens memów rozumiesz albo nie. Więc jak nie rozumiesz, to znaczy skisnąć. To już jestem stary? Znaczy, nie no, coś tam... To znaczy, że to nie robisz kontentu dla beka, która cię trochę żenuje jakby i to jest tak niesamowicie, nie wiem, dziwne, głupie albo jakieś inne, że po prostu kiśniesz na tego. No. To odpowiedz mi na inne pytanie, Grzegorzu. Nie żeby to był wywiad, bo takie mam założenie bardziej, żeby to były rozmowy z ludźmi. W sensie, jak ty masz coś do zapytania mnie, to pytaj, ale śmiało. Natomiast... Chciałem sobie tutaj też za namową ludzi zaprosić Adama Ostrowskiego, czyli Ostrego. Mhm. Bo on ma doświadczenia całkiem ciekawe po tych płucach swoich i wydawało mi się, że to może być ciekawa rozmowa. Dostałem informację zwrotną, że Adam od menadżera, że Adam nie ma za dobrego mniemania o YouTubie. Okej. I tak sobie myślę, no ma rację ten Adam. No ma, kto to jest? Bo ja nie wiem. Ostry? No. Taki raper. A, okej. I jakie ty masz mniemanie o tym polskim YouTubie? Żadnego. Nie, no masz, Grzegorz, bo gadaliśmy w aucie. Dobrze wiesz, że masz. Bardzo dobrze wiesz, że masz. Nie, mam, uważam to za kolebkę ciągnąć za język, prawda? Zepsucia, rozkładu moralnego. Ja się śmieję, a to nie jest śmieszne. Hedonistyczne podejście, które jest zmieszane z żulerstwem, z ćpaniem. No ale tak na serio, Grzegorz. No serio? Gdzie jest żulerstwo w tym? Co znaczy żulerstwo? Ćpanie to kumam. Degeneracja. Moralna? Też. Traktowanie ludzi, przedmiotowo? Wiesz co, bardzo z góry, przedmiotowo, nie patrzenie już w ogóle na ludzi, tylko na liczby, interesowanie się tylko tym, a co najbardziej mnie irytuje, co najbardziej mnie wnerwia, to że niektórzy mają swoich widzów w bardzo dużej pogardzie i nie boją się w kularach o tym mówić i śmieją się z nich. Na przykład, ale wczoraj napisała do mnie, Jezu, jak chciała ode mnie numer, była taka brzydka i gruba dziewczynka, o Jezu, takie 12 lat, taki paszkwil. Jakby, co ci da mówić na przykład mnie na jakimś meetupie, że napisała do ciebie 12-letnia gruba dziewczynka i ją jechać? Co to podbuduje w takiej osobie? Wyższość. Ale jak nisko trzeba być w takim razie, żeby potrzebować takiej wyższości? To jest przerażające po prostu. Może liczy, że ty masz tak samo i ty powiesz, no też do mnie piszą tacy... Ale do mnie piszą różni ludzie i okej, zdarzają się ludzie, którzy naprawdę mają problemy, tak? Mhm. Też czasami umysłowe, ale jakby ja nie oceniam, nie osądzam. Spotykam się z tymi ludźmi, gadam z nimi i tak dalej, ale to nie jest tak, że ja siedzę i potem mówię komuś, słuchaj, pisał do mnie taki debil, że pokaż, tutaj jest jego zdjęcie i zobacz, jaki on jest gruby i głupi, no. To są ci sami ludzie, o których mówisz teraz, którzy w filmikach mówią, że moi fani tyle dla mnie znaczą i dziękuję wam i to wszystko dla was. No, w 90% tak. I żyją z tych fanów. I to jest rzecz, która nawet nie tyle co mnie boli, co mnie po prostu wnerwia, bo to jest ohydne. Mimo, że nie jestem obrońcą moralności i nie mówię ludziom, jak mają żyć i tak dalej. Swoje za uszami masz. Oczywiście, że tak. Jakby ja też zdarzało mi się parę razy kogoś zniszczyć i tak dalej w sieci. Co to znaczy? No wiesz, nasyłałem armię swoich właśnie fanów, żeby go na przykład zhejtowali. Co kieruje tobą w takich momentach? Młodość wtedy mną kierowała. Czyli to było dawno. Jakby teraz już nie mam takiej potrzeby, Ale myślałeś, że to było śmieszne wtedy, czy...? No, myślałem, że fajnie jest wykorzystać coś takiego. Chciałem zobaczyć, jak bardzo może się przełożyć posiadanie jakiejś grupy, wiesz, kultu, którą można uruchomić niczym swoją armię i zobaczyć, jak to... grasz w RTS, tak, masz tam cały legion, zaznaczasz tak. I klikasz, tak, i oni idą. No tak możesz zrobić w realu, no. Realu internetowym. Tak jakby, jak jesteś twórcą. Tak. No, jeżeli masz oczywiście posłuch u publiczności i mówisz, no wiecie, co z nim zrobić tam. No. Jak Peja. Tak. I oni idą i tam... No ale co robią? No piszą komentarze. Ale aczkolwiek teraz była ta bardzo znana sprawa z... Nie wiem, czy kojarzysz gościa, który się nazywał Milo Yiannopoulos. A, tak. Nasłał tam armię na tą aktorkę z Ghostbusters. No to gadaliśmy też o tym, że to jest jakieś pokłosie 4chana. No jest, no bo ci twórcy czasami sobie nie zdają sprawy z tego, że oglądają ich ludzie czasami bardzo bezwzględni i zupełnie wypaczeni i że na 10-100 tysięcy fanów znajdzie się setka naprawdę ludzi, którzy odnajdą adres, pojadą, mogą zaatakować, mogą wybić szybę w oknie, tak jak spotkało to koleżankę po fachu Bazyliszka. I tak dalej. Jakby to są realne rzeczy, więc to się zdarza. Więc z tym trzeba bardzo uważać. Ja oczywiście takich rzeczy żałuję, że nasyłałem i tak dalej. Ja się już takie rzeczy w ogóle teraz nie bawię, bo nie ma sensu. Jeżeli ktoś tam ma do mnie jakieś wąty na fanpage'ach, to najlepszą bronią, jaka istnieje, to jest niestety ignorowanie, nieodpisywanie. No nie ma nic bardziej denerwującego ludzi, jak pokazać im, że w ogóle nie istniejesz. Oni nie istnieją dla ciebie. Ale ja pamiętam taką sytuację z tobą, Grzegorzu, że tak. Czy ty się nawet bawiłeś w dramy? Tak, i to był jeszcze ostatni raz, bo... Właśnie i nie mogłem znaleźć tego filmiku. Bo usunąłem go. Ale jak mogłeś usunąć? No usunąłem i przeprosiłem. No wstydzę się. Tak. Kogo? Sylwestra. Sylwestra przeprosiłeś? Tak. A czy to nie była jego wina? No była, ale... To za co go przeprosiłeś? No za to, że zrobiłem to publicznie, a nie prywatnie. Tak. I on się tego nie odniósł ani razu. Pewnie też ma to głęboko w dupie, tak jak ja aktualnie. Wtedy nie miałeś. Wtedy nie miałem, bo... Ale ja się zgadzam z tobą, że co to taki zwykły szary człowieczek komu przeszkadza? Bo zadziałało to nie na mnie, ale ja już wtedy byłem już prawie mistrzem w posiadaniu wyjebania na wszystko. A teraz jesteś jeszcze... No teraz już jestem Bogiem. I jakby... Tak nie można mówić, że jestem Bogiem. To jest niebezpieczne. Mówiłem o tym w ostatnim on air, że traktowanie siebie jak Boga jest bardzo niebezpieczne i kończy się zazwyczaj upadkiem. No tak, ale ja jakby już tyle razy byłem na dnie, że znam i umiem się przemieszać po kanałach. Także... Tylko, że to zadziałało na moich kolegów i koleżanki z pracy. Po skrócie, żeby nie wchodzić zbytnio w temat dla tych, którzy nie znają to, o co chodziło. Albo żebym ja to przedstawił. Zostałem zablokowany na evencie, podobno, według maili od grupy, która to organizowała, przez to, że będę tam ja i tym samym sposobem zablokowana została cała grupa. I ponieważ mnie to mało interesowało, że ja tam jestem zablokowany, bo i tak nie chciałem jechać, ale została uniemożliwione jakby pojechanie tym 3 osobom, które dopiero wchodziły w świat YouTube'a, żeby poznać trochę tej zabawy i tej sławy i to mnie po prostu zdenerwowało, że czemu ktoś mający nie wiadomo dlaczego wąty do mnie ma blokować osoby, które są nic niewinne. Tak jak się skończyło to wszystko? Nikt tam nie pojechali. Nie pojechaliśmy w ogóle, wycofaliśmy się z tego. Jakby ja ten temat później już zakopałem, bo ta drama, ona się nakręcała cały czas w tle, ludzie mi o tym przypominali, albo pozytywnie, albo negatywnie i tak dalej. Ale stwierdziłem i przy okazji dramy z Gargamelem Sylwestra stwierdziłem, że jak zobaczyłem to z perspektywy, jak to wygląda, jak ludzie się z tego śmieją i ci twórcy myślą, że będą wyświetlenia, bo oczywiście są, ale że tam są takie jakieś bitwa, poglądów, a tak naprawdę to ci ludzie siedzą z popcornem, ci widzowie i po prostu zobaczymy, kto komu teraz dojedzie. To stwierdziłem, Boże, jakie to było żałosne, co ja zrobiłem. To było okropne, bo ja napuściłem nieświadomie znowu masę ludzi na jego kanał. Oczywiście jemu to prawie nie zaszkodziło, ale napuściłem ludzi, którzy nie to było moim celem. Chciałem nagłośnić sprawę, a nie atakować człowieka. No i to był ostatni raz, kiedy ja się do tego podjąłem, bo okazało się, że nie da się nagłośnić sprawy bez wywołania fali agresji w internecie. Nie da się. No ale to też jest do dzisiaj powszechne i się zdarza. Tak, jeżeli ktoś kogoś obrazi albo powie, że ktoś się niefajnie zachował, to zaraz znajdzie się masa osób, która wejdzie na ten profil tej osoby i będzie go besztać. A to nie o to chodzi. Wydaje mi się, że jako twórca masz możliwość pobudzania pewnych emocji u ludzi. No oczywiście. I to już chyba każdy powinien sobie odpowiedzieć, jakiego typu emocje on chce pobudzać u tych ludzi, którzy go z jakiegoś lub też innego powodu oglądają. I myślę, że nie jest fajnie, jak się pobudza u ludzi nienawiść ukierunkowaną względem drugiego człowieka. No nie jest fajnie. Nawet zasłużenie, bo zasłużenie to jest takie słowo, że ty jesteś sędzią, kto na co zasłużył, ale... Błędy młodości. Takie wiesz, no wysyłanie ludzi, znaczy wysłanie, bo to się, człowiek nie, jak robi dramę, czy tam mówisz, o tu mi się coś nie podoba, to chyba nie robi tego, żeby wysłać ludzi. No nie, no chyba że chce. Ale ludzie się wysyłają. Ale ludzie się wysyłają, no bo chcą pokazać poparcie przez hejt, no. Żeby się przypodobać temu swojemu autorytetowi. No jakby, nie wiem, no wiesz, no jakby w systemie totalitarnym ktoś krzyknie, Żydzi to zło. No ale to nie oni idą z establishmentu, tylko zwykli ludzie idą wybijać szyby w oknach. To jest tylko hasło puszczone, które ma realne reakcje w świecie rzeczywistym. No. Yeah. Tak jest. Dodaję sobie jeszcze. To, no tak. No to, tak to wygląda. No, jakby... no ale to zaraz, wracając do tej sławnej sprawy, w której już wypowiedzieli się wszyscy, o której też ja zaczynałem rozmawiać w aucie, czyli sprawa z Felixem Kirchbergiem, tak zwanym PewDiePie'em. Który jak sprawdzał, do czego się internet może posunąć, a wszyscy wiemy, do czego internet może się posunąć, wystarczy wejść na 4chan.org/ Ale to i tak jest płcizna, powiem ci, że... Tak, ja na 4chanie myślę, że tam jest wszystko. Tak, ale jakby... Gdzie jest więcej? No na Deep Webie. Tam też byłem, ale to się przeraziłem. No, jakby na 4chanie teraz to jest mielizna patologii, za przeproszeniem, spierdolenia umysłowego. Jak można mówić, że to jest mielizna, jak tam są straszne rzeczy? No straszne, ale o wiele gorsze są głębiej. Więc ja na wroczenie siedzę od dobrej dekady, przeglądam. Na Deep Webie też miałem swój epizod, gdzie długo siedziałem i... Ale jako research, czy to są ludzie, którzy nie rozumieją? Nie. Tak daleko mi się nie posunął. Nie. Tam są ludzie dalece wykraczający poza moje jakby ramy normalności. Ale wiesz, że spośród tych ludzi siedzących na Deep Webie jest na pewno ktoś, kto nas teraz ogląda. Na pewno. I... Pozdrawiam. No i co dalej? I co się robi? W sensie, no jeśli masz kogoś, kto ma inną moralność niż ty. Mm-hmm. Ja myślę, inaczej zacznę. Myślę, że to dobrze, znaczy dobrze, że są takie miejsca jak te fora na Deep Webie. Jest jakiś polski wyraz na ten Deep Web? Na torze po prostu, nie? Na torze, tak. Za tą ścianą normalnego internetu. Bo tego typu rzeczy pokazują, co w ludziach siedzi. Tak. Bo jeśli nie pokazują, to nie zmienia tego, że to w ludziach siedzi. To dalej siedzi, w sensie jak nie było tego, to też to w ludziach siedziało, tylko nie miało ujścia. Ale czy to, że ono ma ujście teraz i ludzie widzą, są inni tacy jak ja? To nie jest dobre. To nie jest dobre. Nie. A widzisz, właśnie myślałem, czy może to dobrze, bo oni zobaczą, jacy są naprawdę w prawdziwym świecie. Że już to nie jest tylko w tej sferze imaginacji u nich, tylko... Czy po prostu nie uważam, dobre? Że jeżeli ktoś jest, nie wiem, przykładowo, kogo by to na przykład, znaczy może jaki typ, nie wiem, ktoś jest pedofilem, tak? I lubi dzieci. I on żyje w przeświadczeniu, że to, co czuje i robi, jest złe, chore. Ale już pomijam, dobra, że powinien iść na leczenie, ktoś powinien mu pomóc. I jak przeżyje całe swoje życie w tym przeświadczeniu, że to, co robi, jest złe, chore, to nie jest fajne dla niego, ale jeżeli to ma go zablokować przed popełnieniem jakiegoś błędu dosyć dużego, to ale jak spotka drugą osobę, która też tak czuje, to stwierdzi, załóżmy kółko. I to nie jest takie nienormalne wtedy. No to nie jest takie normalne, no bo ten świat tego nie akceptuje. No ale my jesteśmy jakiejś fajnej niszy i tak dalej, no tak. Byłem na takim forum, na tym pedofilskim. Znaczy nie wiem, czy ono było pedofilskie stricte, ale wiem, że żeby tam się dostać, to trzeba było napisać historię o sobie. Czyli to był ten system, że trzeba było samego siebie wkopać, pisząc prawdziwą historię i wtedy jak sam się wkopiesz, jakby to istniejesz w tym gronie tych, którzy też się już wcześniej wkopali. Tak. I każdy ma haka na każdego. I przez to masz mniejsze prawdopodobieństwo, że nagle stwierdzisz, to jest złe i nadam na was. I podobało ci się tam, czy tak? Wiesz co, nie byłem nigdzie w sensie, żeby coś być ten, bo tam jest ta ściana, czyli musiałbym napisać coś. Tak. No, ale też się zastanawiam, czy ludzie tam nie zmyślają, no bo co to za problem? Na pewno zmyślają, na pewno. Umiesz coś, jakąś historyjkę wcisnąć, to... Jaki problem? Takie trochę przerażające to jest. tam. No jest, tam jest, ale to istnieje i trzeba być tego świadomym. Łatwiej jest powiedzieć, zamknąć oczy, powiedzieć, że to nie istnieje i tego nie ma. No pewnie, że łatwiej, no tylko, że też ludzie często idą w drugą stronę, się tym strasznie podniecają, że to jest i w ogóle, że to internet, o Boże, jakie tam są rzeczy. No są, no. Jak nie było internetu, też były. No. Gdzie były? Wszędzie były, na świecie. No, wystarczy obejrzeć sobie, nie wiem, serial Narcos i zobaczyć, jak Pablo dochodził do władzy, a nie było internetu i nie potrzebował szukać ludzi przez internet, żeby kupowali narkotyki. Mam dla was narkotyki. No, jakby to i tak było, to i tak ktoś istniało. Doniósł on, o ty, biały rycerzu, ty. No. Jakby... To i tak było, i tak będzie. Czy teraz po prostu łatwiej? Teraz jest łatwiej. Ogólnie dostępne. No dla tak, tych, którzy... no, ale to jest... Bo wcześniej, żeby wejść w ten świat, to musiałeś być mniejszą lamą, tak jak ja, no bo ja bym się bał, wiesz, podejść do kogoś, kto załóżmy działa na tej względnej moralności, tej relatywistycznej moralności i no bałbym się po prostu. W sensie nie ma mnie na tyle, żeby podejść do kogoś, kto wiem, że obiektywnie robi rzeczy niezgodne z prawem, żeby powiedzieć, hej, nigdy bym tak nie zrobił. A jednak ta granica się zaciera, zmniejsza, jak masz internet. No tak. To samo jest trochę też u nas, na naszym poletku. Dużo łatwiej jest być kozakiem, nakierować kamerkę na siebie w swoim malutkim pokoju. Ewentualnie nawet, wiesz... Kozak w necie. Tak, a w prawdziwym świecie nie do końca. Jak ładnie z tego wybrnąły pięknie. I... Tak, w sensie nawet mieć, dajmy na to, nie najlepsze warunki mieszkaniowe, chociaż takich wypadków nie znam. Nie najlepsze warunki mieszkaniowe, odgrodzić sobie 2 metry kwadratowe, przyrządzić je w miarę ładnie i mówić, że jest super wszystko. No tak. I to nam się też udzieliło, bo i wtedy jesteś gwiazdą. Ludzie cię oglądają, ale zrobić dokładnie to samo, idąc do telewizji i powiedzieć, hej, chcę mieć program, to nie jest takie hop-siup i nie ma wielu ludzi, którzy by to potrafili. Zresztą ja sam po sobie widzę, że jak jadę gdzieś tam na casting, byłem ze 3 razy w życiu, ale jadę tam, w ten wielki świat, to jest tak inna, zupełnie inna para kaloszy. Tak, no inna, bo ty nie masz kontroli tam. Nie tak mam kontroli, ale ja tam muszę... Trybikiem jesteś, no. Ale to mi chyba nie przeszkadza, że ja bym był tym trybikiem. Nie, tylko... ale to jest jakby też inne podejście. Przerażające to jest. Tak, no inne podejście. Ja też byłem na castingach wielu w życiu, bo statystowałem w paru serialach i ten świat mnie strasznie zmęczył, trochę przeraził, wykorzystał i mam do niego taki duży niesmak. A co znaczy wykorzystał? No wiesz co, jeżeli za 10 dni pracy płacić 70 zł, to... No nie wiesz, no to 7 zł jest inne. No. 2 razy więcej niż dostaje, więc nie jest tak źle. No ja byłem wtedy młody. Chciałem zarabiać. Chciałem karierę mieć. Myślałem, że to będzie coś ciekawego, ale strasznie nudne. Traktowano nas jak gówno i tutaj przytoczę jedną z najpopularniejszych anegdotek, które opowiadam o tym. Miksowałem w pewnym serialu. Chyba byli to Londyńczycy, ale nie mam pewności. Odbywało się właśnie w Warszawie i była przerwa w zdjęciach. Mieliśmy chyba godzinę przerwy i wyszliśmy przed knajpę i tam stał autobus, który był autobusem jakby cateringowym. W środku można było wejść i tam było ciepłe jedzenie, ale on był dostępny tylko i wyłącznie dla aktorów. A przed tym autobusem stała taka szkolna, długa ławka, taka stara ławka, taka długa, 2 właściwie. I tam siedzieli statyści, więc ja. I na zewnątrz, nie było super ciepło, nie było też przerażająco zimno, ale nie było super ciepło, stał kucharz, który robił nam kanapki. No ale teraz strzelaj, z czym były kanapki. To były... Z jajkiem. Nie. Z masłem? Nie. Bez masła? Bez masła. Bez masła. Strzelaj z czym? Nie, no to na bogato. Strzelaj z czym były kanapki dla statystów? Z paprykarzem. Nie. Ale zaraz, a dla aktorów były inne? Dla aktorów był catering. Strzelaj, czym nas karmiono na planie polskiego serialu. Z czym były kanapki? I to lotnicze takie... z bułką? Nie. Takie bardzo popularne... Bułka z chlebem. Bardzo popularne u nas warzywo. Ziemniaki. Nie, bardziej takie memowe już. Cebula. Tak, z cebulą. Ze świeżą cebulą kanapki. To było moje ostatnie statystowanie w polskim serialu. Jakby wyobrażasz sobie siedzieć na planie kilka godzin, wiedzieć, ile dostaniesz za to pieniędzy i dostać kanapkę z cebulą. Wtedy już cebula nie była memiczna. Ale ty się dziwisz, że aktorzy nie chcieli przy tobie stać. No i wszyscy jebali, nie? Ze statystów. Wszyscy. I dostajesz kanapkę z cebulą. Ja stwierdziłem, polski showbiz. Tak się traktuje ludzi, którzy są w tle. Ile było tego was? To statystów ile było? Jakby... Tak to wygląda, więc ja się nie dziwię. Ale to też... musiało być podłe, w sensie to wyglądało jak zaplanowane. No, podobno się skończyło wszystko inne. Cebula została, to był cały kosz cebuli, nie? Po prostu ciął to w plastry, w dwie kanapki, dwie kromki i proszę, kanapka z cebulą, nie? Wiesz, ja zjadłem jedną, jakby to nawet nie było złe, bo ta cebula była słodka, ale kurde, nie robi się tak ludziom, To się już w ogóle nie daje jedzenia wtedy, Tak byłoby lepiej. Tak byłoby albo lepiej. Sam chleb, to... Albo sam chleb. Poczułbym się jak gołąb, kurwa. Macie. Taś. Nie, to do wiewiórki, przepraszam. Jak do wiewiórki, taś, co ty mówisz? Do kaczki. Taś. U nas w Warszawie do wiewiórki się mówi. Taś? Nie, mówi się kaśnie. Do wiewiórki się w ogóle nie mówi. Nie, mówi się do wiewiórek. Do wiewiórki można... Nie, u nas się mówi jakieś imię. Teraz mnie wykloną, że nie taś, do kaczki. No i chodzę do parków, bo nie ruszam się z domu. Ale mnie rozśmieszyłeś tą historią. Bardzo zabawna historia z mojego życia, że byłem karmiony cebulą, super, w ogóle, ale beka. Ale śmieszy cię to, gdyby, czy nie? Czy cię nie śmieszy? Bo jak cię to śmieszy, to można się śmiać. Powiem ci, że mnie śmieszy całe życie moje, dlatego ja bardzo niewielu rzeczy żałuję w życiu, bo ale... ja mam nieustającą bekę ze swojego życia. Ale to jest reakcja obronna, Grzegorzu. No tak, ale to chyba lepiej w tą stronę niż leki. Bądź jakaś poważna zmiana, bo po co? Bo to tak widzę też po innych ludziach, że jak masz problem ze znalezieniem jakiegoś sensu, to obśmiewasz wszystko. Nie, mój sens życia jest taki. Jaki jest twój sens życia? Mój sens życia jest taki, ja ci dokładnie go wytoczę, bo ja już sobie dawno temu zaplanowałem, bardzo dawno temu. Ja chcę mieć normalną to przez pryzmat polskich poglądów źle zabrzmi, normalną rodzinę. Czyli to właśnie, wiesz, mężczyzna i kobieta, tak jakby. Ale alkohol? To też normalna polska rodzina? Oczywiście. Musi być. To jest tradycja. Obrońmy się tradycją. Ale jakby mieć żonę, dziecko, może dwójkę. Chciałbym mieć dom pod Warszawą i chciałbym zarabiać na tyle, żeby móc na przykład, nie wiem, raz w tygodniu pozwolić sobie na drogą butelkę wina, na wyjście do knajpy. I to jesteś dan. I mieć emeryturę. Tak. I chcę mieć ogród i 2 psy. A to ja nie mam tych końcowych już wymagań. To jest wszystko, czego ja wymagam od życia, przepraszam. Jakby podróże i tak dalej, wszystko zobaczę, co mi uda się zwiedzić. Ja chciałbym zwiedzić cały świat, ale wiem, że mi się to nie uda. Ostatnio dopiero pierwsza kobieta zwiedziła wszystkie państwa na świecie. Co ty? Tak. Z jakiego kraju była? Nie wiem, nie pamiętam. Ale udało jej się zwiedzić wszystkie państwa. Ile jest krajów? Państw na świecie? Z 300? Przepraszam, zadaję trudne pytanie. Mniej. Pytasz się studenta politologii? Powinien wiedzieć. Ja wiem, ale... ja też powinienem wiedzieć, bo jestem po stosunkach międzynarodowych. Czyli nawet bardziej. Nie udało nam się tutaj trafić. 196? Chyba tak. Ty dobry jesteś, chyba tak. Strzelam tak bardzo. No ja też, zaraz się okaże, że wcale nie. To masz to dziecko. Mam dziecko, mam żonę. Ile ma dziecko? Dziecko ma pół roku. Dzień dzisiejszy. Moje ma prawie 4 miesiące. Od? Chłopiec? Dziewczynka. Więc możemy się tam coś ugadać. Tylko wiesz, ja jestem na zwierzchniej pozycji, bo ja oddaję kobietę. Para youtuberów stworzyła dzieci, które teraz... Ja jestem jak oddaję córkę, to w zamian za coś. Aha, czyli ty musisz mieć ten ogród i psa przynajmniej. Dobrze. To za kawałek pola mogę oddać. I tak było. Tak. Jeszcze nie tak dawno temu, 70 lat temu. Tak, oczywiście. Jakby... się oddawało córkę. Na tym się nie pamięta teraz, nie? Kiedyś tak... Teraz jest inaczej trochę. Teraz są feministki. Tak, mogę się zapytać na imię? Mam? Nina. U mnie jest Franciszek po papieżu. U mnie Nina po nikim. I masz to dziecko. I jakie wartości chcesz dziecku dać z siebie? Jak myślisz, jak już będzie mówiło i pytało tato, jak należy żyć? Humor. Ale obśmiewanie wszystkiego? Nie, humor. Podejście do życia humorystyczne, że nawet jeżeli coś jest bardzo smutne, to nie znaczy, że trzeba to wyśmiać, ale można do tego podejść jakby... Ja mam inne podejście do ciebie niż ty. W sensie, jak są trudne momenty, to ja myślę, że ja mam się z tego coś nauczyć. Okej, dobrze, ale przez humor też się można uczyć. Humor jest jakby dla mnie wielopoziomowym zjawiskiem, z którego można się bardzo wiele nauczyć rzeczy, ma wiele zjawisk, aspektów. Jakby humor zrzesza też ludzi. Jakby jeżeli opowiadamy żart, to ktoś musi nas wysłuchać, ktoś musi na niego zareagować. Jeżeli coś nas przytłacza, jeżeli popatrzymy na to przez pryzmat właśnie humoru szeroko pojętego, to te rzeczy nie będą się wydawać aż tak straszne. Ja nie mówię o tym, żeby uciekać od rzeczywistości, ale jeżeli, widzisz, tak na przykład to mnie bardzo denerwuje u nas, że u nas jest święto zmarłych, zaduszki, to jest u nas bardzo takie pokutne, martyrologia taka polska nasza, że kontemplacyjne. Oni tam gdzieś, ja wierzę, że oni są już w tym niebie, gdzie jest cudownie i tak dalej, ale my cały czas się umartwiamy, wiesz, jakby można było, to byśmy się parówkami biczowali po prostu ile wlezie. Parówkami? Bo tak kiedyś w to się wytnie robiliśmy, że parówkami się biczowaliśmy. A w Stanach jest, wiesz, Halloween, święto, albo Muerta Fiesta i tak dalej i brakuje mi tego podejścia czasami, jakie mają inne narody, że cieszymy się z tego, że ktoś ma lepiej, a my oczywiście musimy, jak to Polaczki, umartwiać się, że ktoś ma lepiej, bo to jest taka nasza zawiść trochę też, nie? No. Sąsiad ma lepiej, nie żyje, ma lepiej. Coś w tym może być. Nie lubię tego i ja chciałbym przekazać dziecku to, żeby przede wszystkim, żeby trzeźwo patrzyło na świat i tylko i wyłącznie przez swój jakby pryzmat. Wypiłeś mi pół butelki, prawda? Jakie pół butelki? No i nakłapałeś mi. No przepraszam bardzo. To jest alkohol. To czy wyschnie, nie? W sensie... No wyparuje. No ale to ma tam zabarwienie jakieś. Owocowe. No i co jeszcze oprócz humoru? Trzeźwe spojrzenie na świat. Czyli nieuleganie wpływom na przykład mediów i opinii innych ludzi, którzy wydają się być autoryteratami. Ale musisz skądś czerpać wzorce, to jeśli nie od mediów i innych ludzi. A ja na przykład nie lubię wzorców, bardzo nie lubię. Ale wiesz, to skąd wyrabiasz? Masz oddolne takie... Mam. No to jesteś wtedy samosądem. W sensie sam oceniasz, co jest dobre, co złe. Tak. No to też jest mało pokorne. No mało, ale... Pokora może iść w tym, że ty nie mówisz o tych poglądach. Nie wygłaszasz ich. Nie starasz się ludzi wyprostować. Ja się staram wyprostować ludzi, pokazać im bardziej ścieżkę, którą można iść w myśleniu, w swoich czasami produkcjach. Mhm. Typu wyśmiewając na przykład właśnie polski rasizm i tak dalej, typu, że śmiejemy się z imigrantów, a jemy kebaby. Pokazując takie małe, proste, życiowe przykłady, staram się pokazać ludziom, że nasze myślenie codziennie jest bardzo często bardzo mocno wypaczone, a dla nas to jest takie jakby, przecież ja nie jestem rasistą, no ale tam arabusy, brudasy, nie? Ale przecież ja nie jestem rasistą, nie? Ja nie dopuściłbym do Holokaustu i zatrzymałbym Hitlera. Ale tam brudas, kebaba to nie Polak, to nie człowiek. A to jest gigantyczna przepaść. Ogromna. I staram się jakoś zawsze jakoś tak to schowana jakaś ta myśl, bo ja nie lubię mówić wprost o takich rzeczach, że nie bądźcie rasistami. Tylko pokazać i wyśmiać to, że ktoś się stanowi, kurde, no ja też tak reaguję, też tak myślę, no może to nie jest takie fajne. I to też bym chciał przekazać. A to z rasizmem to podobnie jest z homofobią. Tak. Mi się wydaje, że mi tam pedały nie przeszkadzają, o ile nie epatują tym za bardzo. Niech oni tego nie pokazują, nie? Bo my tego nie robimy. No a filmy romantyczne, facet całuje kobiety, a plakaty filmów, a wszystko dookoła. Ale to jest normalne. No to jest normalne. Tak, no i jeszcze pedały nie, a dopóki nie mają, znaczy pedały tak, dopóki nie mają dzieci, no. Bo co? Czyli tak nie mogą mieć swoich dzieci. No dobrze, no ale mogą mieć w inny sposób. Jakby to jest XXI wiek, no. Niedługo mamy lecieć na Marsa, no jakby obudźcie się. No. Czy już Polska jest, i to też nie mówię tego, że to źle, Polska jest dosyć konserwatywnym krajem, który dba o wartości i tradycje. Tak, i to się trochę nie wpisuje w ten model w wartości tradycji. Jeśli jest napisane chyba w konstytucji, że związek kobiety i mężczyzny to jest... Tak, w obliczu kryzysu. No, to jest właśnie staroświecka metoda obrony zapisem, który jakby nie brano jeszcze wtedy pod uwagę, że coś takiego może być. I to nie jest... Tylko, że konstytucja jest trochę jak Biblia, czyli to są zapisane wartości... Ale nie mówię, że to też, nie mówię, że to źle. Trzeba przejrzeć wszystkie. Ale widzisz, ale to są zapisane wartości, których trzeba bronić przed zniszczeniem świata. Czyli jeśli masz gdzieś tam zapisane, że każdy ma prawo do wolności, czy każdy ma prawo wygłaszać swoje zdanie, czy ma wolność wyznaniową, to jak tylko przyjdzie ktoś, kto powie, że nie, no w sumie nie musi tak być, to wtedy ktoś stoi na straży i mówi, Trybunał Konstytucyjny miał to robić, znaczy ma to robić, nie do końca, bo tych wartości się trzymamy i te wartości nas ukształtowały jako państwo. Te wartości są sprzeczne ze sobą dzisiaj już w dzisiejszym świecie. Które? Na przykład posiadanie wolności, czyli posiadanie na przykład swojego dziecka, a niemożliwości adoptowania przez pary homoseksualne. To się kłóci ze sobą. No nie można, tak jak w Dniu Świra było, że wolność, wiesz, jednych nie może być ograniczeniem wolności drugich. Okej, ale musimy szukać kompromisu, a nie... Bo te wartości w Konstytucji są okej, tak, ale to są takie bardzo pierwotne, to są takie... nierozbudowane, niedostosowane dzisiaj, no to są no, trochę archaiczne niestety. No, one są piękne i cudownie wyglądają na papierze, ale i przydają się w obliczu na przykład zagrożenia militarnego typu wojna, bo my, jak wiemy, Polacy potrafimy pięknie spiąć dupę, kiedy wróg nam wchodzi przez granicę i tam husario atakować czołgi, ale kiedy jest pokój, to nagle my się wszyscy nie lubimy i tak dalej, i te poglądy, ta nasza konstytucja to jest tak trochę, tak leży tam sobie na półce gdzieś z tyłu i tam... Czyli masz problem z Polską? Mam. Z polskością. Znaczy, no właściwie Piątek był chyba taką formą wyrażenia. Już teraz jakby się na tym, wiesz, nie rozkminiałem, teraz jakoś wyciągnąłeś ten temat i tak... Już nie jesteś ty. Nie jest to powód do moich teraz zmartwień, szczególnie po tym, co się dzieje teraz politycznie, to jakby już przyjmuje to nie jest wszystko... też ucieczka od rzeczywistości, w sensie, że jest tak, a to... Ale ta rzeczywistość cały czas jest i wiesz, najbardziej, że ja żyję w tej rzeczywistości, ja w niej funkcjonuję, jestem przedsiębiorcą, jestem VAT-owcem, mam rodzinę, kupiłem dom, mieszkanie na kredyt. A to zmienia człowieka. Ja funkcjonuję w rzeczywistości jak setki i miliony Polaków, moich kochanych pobratymców dookoła, a kieruję polityką kraju człowiek, który nie ma konta, nie ma żony, nie ma przyjaciół, nie ma prawa jazdy, ma kota i jest wyłączony. No, to jest postać literacka. On jest wyłączony z rzeczywistości. On nie żyje w naszych realiach. On nie wie, co to znaczy pójść z kolegami na piwo i porozmawiać o dziecku i o kredycie. On tego nie rozumie. Nie wie. No to dlaczego taka osoba ma kierować tym, że ja nie mogę iść do parku i nie wiem, mieć kolegę, trzymać za rękę. No. Teraz barków nie będzie, bo już wszystkie drzewa są wycięte w pizdu. No to... Takie rzeczy mnie po prostu bolą, ale o tym już nie mówię w internecie. Wiem, no. Ten sam przykład można by powiedzieć o księżach, którzy też niby nie mają rodziny i nie wiedzą, co to jest wyjść z kolegami na piwo, a jednak wielu z nich ma większą mądrość życiową niż ludzie, którzy żyją w tym świecie. Tak, tylko czy to jest mądrość życiowa, którą oni potrafiliby zastosować w praktyce? O, to jest dobre pytanie. Może nie muszą. Szkoła filozofów mówi tak, że albo jak jesteś filozofem, to jesteś przykładem, ale jesteś bycie filozofem drogowskazem. I było wielu takich, którzy mówili o tym... Ja jestem bardziej drogowskazem. Bo jest łatwiej być drogowskazem. Tak. Jakby wielu było takich osób, które pisały książki na przykład na temat dzieci, jak wychowywać dzieci, że 1, 2 dzieci to jest w ogóle maks, że trzeba wstrzemięźliwość seksualna i tak dalej, a jednocześnie im na przykład mieli 12 dzieci, nie? Byli drogowskazem myślenia pewnego, ale się do niego nie stosowali, więc dla nas to może być, wiesz, jakaś hipokryzja i tak dalej, ale też nie zawsze o to chodzi, no bo można mieć jakąś myśl, ideę, którą chce się przekazać, ale się do niej samemu nie stosować. Uważam, że w dużej mierze niestety nie tylko w ogóle księża, ale przedstawiciele religii, no może poza buddyzmem, do którego mam słabość, ulegają temu, że oni mędrkują, a sami są wyłączeni, bo tak naprawdę nie muszą pracować, zajmować się pitami i tak dalej, dostają pensje, ciuchy, mieszkanie. To nie jest oczywiście wszystko high life, ale oni się nie muszą przejmować przyziemnymi sprawami, a bardzo często o nich mówią. No. A czy nie jest też tak, że ci, którzy praktykują, nie potrafiliby nazwać tego tak, jak ci, którzy tylko teoretyzują? Być może, tak. Czyli wiesz, że można barwnie opowiadać o czymś i to może być prawdziwe i mieć samemu z tym problem, ale potrafić jednak barwnie o tym opowiadać. Ale Einstein też miał piękne cytaty na temat matematyki, a praktykował ją bardzo, bardzo dogłębnie i gdyby ją wystawiał w sposób taki, jak on ją rozumie, to większość ludzi by nie zrozumiała tego, ale potrafił ją ubrać w słowa dostępne dla każdego. Więc praktykował i mówił o tym. No. Są też, żeby nie było tak, że ja tutaj krytykuję w ogóle, wiesz, Kościół i księży, wszyscy są tak dalej i walą tam dzieci w dupę, nie? Ale nie o to chodzi. Grzegorz. Tak. No to i to jest, wiesz, to jest, no dobra. Reklamy poszły się grzebać. Nie o to chodzi, no ale ja wiem, że tam są normalni ludzie, no. Tylko że niestety ich PR jest zły, bardzo zły. I nie pracują nad tym, żeby coś zrobić. Ale nie wszystkich. Ja tutaj mam plan zaprosić fajnych księży. Wiesz, na przykład wydaje mi się, że ksiądz Pawłukiewicz jest fajnym księdzem. Znasz? Nie. Jest fajnym księdzem. Tak, przynajmniej takie wrażenie sprawia po kazaniach, a nie wiem, jaki jest w prawdziwym życiu. Ale też w sumie nie muszę wiedzieć, jaki jest w prawdziwym życiu, chyba że będzie chciał się podzielić tutaj. Ale to, o czym mówi i jak mówi, wydaje mi się, pomaga wielu ludziom znaleźć jakąś drogę w życiu. No w ogóle pomagać jest fajnie, tylko gorzej jest kierować kogoś na złą ścieżkę albo na ścieżkę, którą... tej osobie wydaje się, że jest właściwa. O czym mówisz teraz, że kierować na złą ścieżkę? Chodzi mi o to, że czasami niektórzy ludzie jakby przejawiają elementy, które mogą prowadzić niemalże do kultu, który jak wiadomo jest raczej podążaniem, wiesz, bezmyślnym po prostu. I tego się boję, bo inaczej jest powiedzieć: słuchajcie, wybaczcie sąsiadowi, no nie chciał tego zrobić, wybaczcie mu i tak dalej. A co innego jest powiedzieć: słuchajcie, no musicie myśleć tak i tak. No. Wiesz co, tu mam trochę inne... Znaczy, wydaje mi się, że pewne podobieństwo między nami jest, jeśli chodzi o odbiór świata i czy tego wysypiska. Znaczy nie, w pewnym sensie, że pewnie jak dorastaliśmy, to zauważyliśmy, że nie do końca pasujemy, nie? No nie. No. Nie. Outsider to jest bardzo dobre słowo. No, i przez to... czytam, przepraszam ci, przerwę, biografię Davida Bowiego i jestem zafascynowany, jak ta postać sobie poradziła na świecie? Sobie poradziła, będąc tak bardzo innym w ogóle człowiekiem. I co zrobił takiego, czego my nie robimy? Czego nam brakuje? Myślę, że odwagi w wychodzeniu i robieniu. W topie tego, co o tobie myślą? Czy nie? To miał, wiesz, ja to mam. Nie, no nie przejmował się tym, tylko cały czas on też był pod wpływem bardzo wielu innych ludzi, a ja tego nie potrafię. I on bardzo dużo kopiował, on był więc zżynaczem wszystkiego dookoła, on czerpał inspirację z bardzo wielu źródeł. Ja czerpię inspirację do pisania scenariuszy z bardzo wielu źródeł, ale jakby no nie potrafię tego przekuć na... bycie jakby taką osobą pozlepianą w rzeczywistości. Ale czyli... widzę po tobie, żebyś chciał być taką osobą, jak David. Może, tylko że wiesz co, jak tak miałby mocno odstawać, tak jak takie osoby odstawiają, to ja nie wiem, czy byłbym szczęśliwy. Jedno. Tak. A w jakim wieku? Już później pewnie. Później. Z Angie tam... Zoe boi się. To zmienia człowieka. W sensie mniej szalejesz i... No nie, ale on miał to dziecko przed tym jego największym rokiem kokainy i tak dalej, także... Wszystko przed tobą. Wszystko przede mną. Jakby, wiesz, perspektywa. Wszystko perspektywa. Wszystko. I nie pamiętam, jak mnie wybiłeś, o co chciałem zapytać. Nie, też nie. Już wiem, że widzisz to, że jesteś inny. Czy inny, to tak brzmi, tak? No jesteś inny, no Grzegorz. No jakby też, wiesz, oglądałem te pierwsze odcinki Piątku i gadamy teraz i widzę po tobie, zresztą jak wiesz, jak raczej bez wahania odpowiadasz na pytanie, że masz problemy z zaadaptowaniem się, czy tam rozmawianiem, no może nie rozmawianiem z innymi, ale znalezieniem często jakiegoś takiego punktu wspólnego zrozumienia. Mianownika. Tak. No to jest to jakiś tam wyznacznik inności. Natomiast tak sobie myślę, że nie wszyscy to mają. O to mi chodzi, że nie każdy ma coś takiego, że musi koniecznie szukać swojej drogi w życiu, koniecznie musi kontestować wszystko, koniecznie musi zmieniać to, co było i traktować to, co było jako pewne zło, czy archaizmy, czy jakieś atawizmy, że tak jak świat jest, to jest źle. A jednak to, że świat jest jak jest i to jest efekt pracy wielu, wielu ludzi, który pozwolił nam być tu, gdzie jesteśmy teraz cywilizacyjnie. To prawda. Tylko, i teraz kontestując to, trochę zabijasz ich pracę. No trochę tak. Ktoś musi tę pracę zabijać, tak? Znaczy nie, ktoś może pokazywać wady w tym. Co można zrobić lepiej? Ja jestem trochę... Ja miałem swojego ulubionego Smurfa, to był Tomasz Życiel. Był taki odcinek, kiedy on przyśnił, że leci sobie na Księżyc i myślał, że poleci i cała ekipa Smurfów przygotowała to, że on wylądował na Księżycu. I ja tak sobie myślę, że właśnie ten taki, wiesz, taka idylla, taki utopijny świat dla mnie to jest właśnie, że każdy będzie trochę podobny do mnie. Nie myślał tak jak ja, ale że będzie bardzo myślał sam. Totalnie sam. Samemu każda jego decyzja w życiu będzie przemyślana przez niego. Jakby wszystko, co robi, będzie wynikało, wiesz, 1 + 1, 2, a nie, że ktoś ci mówi, tam jest 2. I tak chciałbym taki świat zobaczyć. Ja wiem, że to jest niemożliwe, ale mimo wszystko dążę do tego, żeby jak największą rzeszę ludzi zachęcać do po prostu samodzielnego myślenia. A czemu ci tak na tym zależy? Co jest z tym takiego? Bo myślę, że świat będzie wtedy o wiele prostszy. Czemu? Bo jeżeli będziemy kierować się logiką w wielu sprawach, a nie tylko emocjami, bo emocje są bardzo potrzebne, ale emocje w życiu codziennym nie zawsze nam wychodzą na dobre. No. Jeżeli stoimy w bardzo długiej kolejce na poczcie, i mamy numerek i wiemy, że przed nami jest 30 osób, to dlaczego niektórzy ludzie się pieklą i dostają wiesz, no, wysypki, że oni muszą tyle czekać. No muszą. A gdzie tu jest logika? No logika, że poczekaj. Nie denerwuj się. To jakby każdy przed tobą i za tobą też czeka. Czekaj. Ale widzisz, że ciebie to ich denerwuje, to jakby to ich denerwowanie ciebie denerwuje. Tak, bo nie rozumiem ich zachowania, to jest irracjonalne. No oni nie rozumieją tamtego zachowania, czyli ty tak, rozumiesz... Bo oni się zachowują jakby pierwotnie, w sensie oni mogą dostać tego, co chcą, to się denerwują. Jest szyba, za nią jest surowe mięso. Muszę się dostać do miejsca, denerwuje mnie ta szyba. Nie mogę się dostać do tego, czego chcę. A ja mówię, jakby szyba zaraz pęknie, no. Poczekaj, no. Cierpliwość, w ogóle w ludziach nie ma cierpliwości u nas. W ogóle. A z drugiej strony, wiesz, czasami czytam czy oglądam filmy dotyczące skandynawskiego sposobu myślenia, gdzie tam to jest w ogóle na drugim biegunie, który też jest bardzo niebezpieczny. Co jest na drugim biegunie? To, że ci ludzie tak bardzo panicznie boją się urażenia kogoś, kontaktów międzyludzkich, bycie oskarżonym o jakieś dziwne zachowania i tak dalej. Poprawność polityczna. Poprawność, ale w ogóle taka, wiesz, zachowanie, że kogoś, nie wiem, wprosisz się do domu albo zasiedzisz się, że ci ludzie w ogóle unikają kontaktów i tam jest na przykład największy odsetek alkoholizmu, wiesz, bez bardzo dużo samotnych samobójstw popełnianych, bo ci ludzie żyją samotnie. To nie wiem, czy to nie jest mit, stary, bo ja widziałem mapkę na samobójstwa per capita i byłem przekonany, że Skandynawia to pewnie tam będzie szalało to wszystko, a chyba w Polsce było więcej. No tak, dużo było na Białorusi. Tylko, że oni tam jest największy odsetek na przykład ludzi znajdowanych po 2-3 miesiącach. Tam się nie interesują ludzie w ogóle swoimi sąsiadami, zupełnie. No i widzisz, to jest jakby coś, co mamy lepszego niż oni, nie? No mamy, tak. Mamy tą pomoc sąsiedzką, tylko gdzieś można by to wypoziomować. A może to, co ty mówisz, że ten sąsiad cię tak interesuje życiem sąsiada, czyli on sobie coś kupił. Może, wiesz, o czym mówię? Może to jest po prostu pokłosie tego, że się tak interesujemy życiem innej osoby. Ale... Że i życzymy dobrze, i życzymy źle. Ale że nasza uwaga jest skierowana na bliźniego jednak. U nas uwaga jest skierowana na bliźniego i jego sytuację życiową, o ile nie materialną. Ale nie zawsze, wiesz, że masz pełno dobrych ludzi w Polsce. Oczywiście, że tak. No tylko, że oni mają za małą siłę przebicia. Dzisiaj, jadąc tutaj pociągiem, przede mną siedziała para Rosjan, którzy mieli jakby rozmawiali po rosyjsku, a mieli azjatyckie rysy, więc nie wiem, Mongołowie albo coś w tym stylu. I okazało się, że usiedli źle i podeszła do nich para takich, powiem ci, że wyjętych z kreskówki, bo dama była niczym Kruella Demon z Dalmatyńczyków. Jej partner to był taki już totalny dziad w takim berecie, w płaszczu. I ona mówi, macie tak, z lekką agresją, ale jeszcze nie uprzejmie, nie? Macie złe wagony, tam jest wasz wagon. Musicie iść tam. A ten jej mąż mówi, wynocha. Dosłownie to cytujesz? Tak, wynocha. Nie? Ja po prostu, bo wiem zareagować tak naprawdę, ale też czasem nie brak odwagi cywilnej, niestety. Naprowadziłeś kanał Odwaga. I co? Ale to było odwadze fizycznej. I okej, i oni wstają, nie wiedzą za bardzo o co chodzi i ona mówi, tam jest wasz wagon. A ten dziadek, pod nosem, ruskie pierdolone. No, to pokolenie po prostu musi wymrzeć. I wtedy może troszeczkę się zmieni. Ale to liczysz naiwnie, że to jest kwestia jednego pokolenia? Które... Nie, oczywiście, że nie. Ja nie dożyję zmiany takiej, której bym chciał w Polsce. Nie dożyję. A jaka jest ta utopijna Polska dla ciebie? Kiedy ludzie jak traktują siebie i co mówią sobie? Kiedy wychodzi trochę jak w jednym z twoich filmików, jak wychodzisz z pracy, to wszyscy ci machają. Cześć Grzegorz. Wiem, że nie, przykładem nie będzie dobrym tutaj ani Niemcy, ani Francja, ale mimo wszystko podejście do ludzi jest tam zupełnie inne. I oni mają swoje problemy, z którymi się borykają, ale nie ma też patologii systemowych, urzędowych, że ludzie u nas są chorzy i czekają po 12 lat i nie dożywają i tak dalej. No, wiesz o co chodzi, no. No to jak ci się nie podoba tutaj, to spadaj za granicę. Ja chciałem spadać za granicę, ale z drugiej strony stwierdziłem, że to byłoby zagrywka jakby osoby z góry przegranej. Ja myślę, że też takiej osoby... Czy ja mógłbym wyjechać? Niewdzięcznej? No. Bo jednak już dorastasz w tym kraju, który ci zapewnił to, że jesteś tu, gdzie jesteś. No wszyscy tak niby mówią, że to są zawsze argumenty, że zapewnił mi tu, gdzie jestem. Ale ja sobie sam to zapewniam. No ja sam... Nie do końca. To też jest... Ale co, edukacja? Edukacja? No tak, byli nauczyciele, którzy ci coś tam wpoili do głowy. Rodzice, którzy ci wpoili do głowy. No to rodzice, ludzie, z którymi współpracowałeś, którzy mogli ci być tu, gdzie jesteś teraz. A to nie znaczy, że nie spotkałbym ich za granicą. Jakby sama polskość, rząd i jakby władza... No nie za dużo mi dały. Zadały mi stres tym, że nagle byłem rocznikiem niemalże pierwszym, bo akurat drugim, że wprowadzono gimnazjum. Nagle pojawiają się testy. No, taka to jest zasługa. Że mnie zestresowano, że muszę teraz jakoś przygotować się do jakiegoś testu, który w ogóle jest jakiś eksperymentalny. No. Tego typu rzeczy. No, jakby system edukacji absolutnie dla mnie jest zerem, przez to, co ja przeszedłem. Zerem. Nie, dla mnie zerem jest. Nie nauczyłem się w szkole niczego wartościowego. Nauczyłem się na studiach, ale nie w szkole, do liceum. Nie. Niestety nie. Może nie chciałeś się nauczyć, bo sam mówiłeś, że byłeś tam słabym uczniem. No byłem słabym uczniem, bo po prostu nie rozumiem wpajania niektórych rzeczy, które mnie wyraźnie interesują, a interesują mnie inne rzeczy, a tych rzeczy się nie traktuje poważnie. Znaczy zastanawiam się właśnie teraz, patrząc na siebie, ale też wykonuję dosyć specyficzny zawód. No też wiesz, no, mam dystans do mówienia, że to zawód. Nie wchodźmy w to, że to zawód. No okej, no widzisz, no ale to o tym też bym pogadał. Natomiast... staram się sobie przywołać jakieś przykłady tego, co było w szkole, co mi się teraz przydaje. Może nie ma nic takiego konkretnego, że ta konkretna rzecz, tylko że jakiś taki cały światopogląd zasysasz i może o to chodzi bardziej niż o takie konkretne, pojedyncze rzeczy, że teraz umiem całki. Mimo, że nie umiem. Tylko, że jakoś tak wiesz, że tak działa świat i my wam go prezentujemy tak, jak potrafimy najlepiej. Dla mnie to ten świat właśnie działa strasznie archaicznie, że ja przez podstawówkę, gimnazjum, liceum miałem na każdej lekcji historii jakby anulowanie wszystkiego, co się uczyłem i od początku miałem starożytność. No. No wojny Persów? No kogo to obchodzi dzisiaj? No powiedz mi, no. No, dość o szkole. YouTuber to nie zawód? Nie. Czemu nie? Będę bronił tej tezy bardzo, bardzo mocno, bo YouTuber... Co znaczy YouTuber? YouTuber już kojarzy się z serwisem. A jeżeli ten serwis zniknie, to co? To kim jesteś wtedy? Nie ma YouTube'a. Twórcą internetu. No dobrze, no to dlaczego nie jesteś twórcą? Ale jesteś YouTuberem. Bo ludzie się już przyzwyczaili do tego, że to się przyzwyczaili. W internecie jest na YouTubie. No dobrze, no ale no nie zawsze. No, ja 3 lata pracy swojej wirtualnej Polsce, przez którą zyskałem dużą popularność, bo na serwisie to się wytnie, który nie był na YouTubie. A czy twórca internetowy to jest zawód? W takim razie? Czy masz problem z samym słowem? Pomiędzy. Wiesz, pomiędzy, bo chodzi o to, co robisz, co wykonujesz, co daje ci pieniądz. Bo umówmy się, że do tego to się sprowadza. Jeżeli masz się z tego utrzymywać, to musisz na tym zarabiać. Więc co? Piszesz scenariusze, okej, to jesteś, nie wiem, scenarzystą, amatorem jakimś. Kręcisz filmy, jesteś operatorem. No. Prowadzisz jakieś show, no jesteś prezenterem. Montujesz to, jesteś montażystą. Potrzebujesz w każdej tej dziedzinie jakiegoś podstawowego skilla. A są osoby na YouTubie, które mają pisane scenariusze, montowane materiały, światło, dźwięk, wszystko jest zapewnione i one jedyne, co muszą robić, to wystąpić przed kamerą. No to są prezenterzy. To nie są YouTuberzy. To jest zawód prezenter. Tak ma, bo wydaje mi się, że raczej YouTube zgarnia osoby, które same wszystko sobie robią. No, tak może kiedyś było. Ale tak było, taki YouTube walczyliśmy. Taki YouTube walczyliśmy, że to jakby, jeżeli chciałeś być na YouTubie, to musiałeś to zrobić. Musiałeś być takim człowiekiem orkiestrą trochę. Tak, trochę tak. Ja cały czas taką osobą jestem, jeżeli chodzi o swoje produkcje na swoim malutkim kanale. Ale jakby te duże produkcje często to jest po prostu ekipa, wiesz, oni często ci twórcy mówią, telewizja nie, bo to nie o to chodzi, ale to się niczym nie różni. Tam jest ekipa dźwiękowiec, oświetleniowiec. No ale jest na wyższym poziomie, jakby nie było. No dobrze, no jest, ale wciąż co to znaczy być YouTuberem, no? No to znaczy... Tam tak, bo drugie rakowe słowo influencer, no. Znaczy my gadaliśmy z Grzegorzem w aucie o tym, ja się pamiętam wtedy odniosłem do kilku przykładów, które słyszałem w życiu, że komuś odwaliło od YouTube'a. Tak. Że ktoś się zachłysnął tym, że jest YouTuberem. Zdarza się. I pamiętam, że jak pierwszy raz to usłyszałem, to nie jest możliwe. A jednak. To jakby YouTube to nie jest pudelek. YouTube to nie jest telewizja, ani film, ani nic z tych rzeczy. Tym się nie da zachłysnąć, bo to jest jakby, nie, no może, żeby nie zabrzmiało to źle, jest to poziom niżej niż radio, telewizja, oczywiście. Film. No. Niż filmy to wiele poziomów niżej. No bardzo. Byłem ostatnio na warsztatach filmowych, których był pan, który robił całe audio, postprodukcję audio do Sztuki Kochania filmu. I jak zobaczyłem, ile tam jest pracy włożonej w to, żeby jedna scena brzmiała tak, jak brzmiała, czego nikt nie zauważy. Nikt tego nie usłyszy i nikt nie wie, ile tam jest pracy. Podczas kiedy, wiesz, w jednej scenie jest 16 mikroportów, 4 mikrofony kierunkowe, on to dostaje, potem wszystko wygładza, dodaje ścieżki, jak pies szczeka, dodaje jak auto furczy, dodaje jakiś pogłos pokoju, który musiał pójść do piwnicy w jakichś tam lochach nagrać, tylko żeby to przypominało to samo, dodać jakiś dodatki, efekty dźwiękowe, postarać się, żeby to audio było spójne ze sceny. To jest po prostu, jak to zobaczyłem, to po raz kolejny mnie tak sieknęło młotem, tak jak miałem w innym przykładzie, o którym już wcześniej mówiłem, z Tomkiem Wasilewskim, że to, co my robimy, to jest jednak YouTube i żeby mi odwaliło od tego, to tak, musiałbym mieć swoją jakąś taką utopijną wersję rzeczywistości, że ja jestem kimś nie wiadomo kim, że to, co ja robię, jest nie wiadomo jakie, a nie jest. Dlatego istnieje Oscar za montaż dźwięku. Tak, dokładnie. I za montaż dźwięku i za miks dźwięku, podczas kiedy prawie nikt nie wie, czym się te dwie... No. Nawet ja, znaczy nie, no wiem, okej. Ale no tak, większość ludzi nie wie. I gdzieś tam właśnie, wiesz... Ale w pewnym momencie chyba uległem temu złudzeniu i mi się ta bombka mi się zbiła. No bo jak robisz sobie jakieś rzeczy, ludzie ci mówią, o, fajne rzeczy robisz. A potem jeszcze dostajesz jakieś nagrody i mówią, o, super rzeczy robisz, to jesteś w stanie w to uwierzyć. No tak, no ale jakby... No robisz dobre rzeczy w swojej kategorii. No nie ma w tym niczego złego. W swojej kategorii. No ale to jest jakby, to wybrałeś tą kategorię. Trochę nieświadomie, myśląc, że to będzie może, super. Ale wciąż jakby, przecież nikt ci nie broni wyjść na poziom wyżej. Broni mi. Kto ci broni? Brak umiejętności. No to... Nie masz tego problemu? Bo też widzę po tobie trochę coś takiego, że jesteś ogarniętym człowiekiem. Wydaje mi się w miarę mądrym. Ale poczekaj, bo teraz będzie pojazd. No ale tej mądrości u ciebie na kanale dużo nie widać. Tego światopoglądu, tego spojrzenia na świat. Było w piątkach, jakby starałem się tam robić, tak. I nie masz wrażenia, że ludziom trochę tego brakuje, że to jest... No może brakuje swojej formy? Tylko, że ja jakby nie jestem w stanie opowiadać ciągle o tych samych rzeczach. Opowiadaj o innych. Nie wiem jakich. Wiesz co, ja już mam wrażenie, że naprawdę powiedziałem o tylu rzeczach, że ciężko... Ja bym powiadał schematy teraz. Jak zrobiłem antologię, które uważam, że wyszły mi całkiem nieźle, to wielu osób mi zarzucało, że tam powielam schematy, które były w piątkach i tak dalej. I faktycznie, jak spojrzałem na to po jakimś czasie, to stwierdziłem, kurde, tak było. Tam są rzeczy, które ja już robiłem i o których mówiłem. Trochę teraz inaczej o nich mówię, to jest wciąż to samo. Więc dlatego, wracając też do wcześniejszego, dlaczego ja nie wracam do tego i muszę sobie dać jeszcze czas. Może właśnie posiadanie dziecka wytworzy u mnie jeszcze coś nowego, jeszcze nowe myśli na przykład na temat bycia ojcem. Już mi się kiełkują parę rzeczy w umyśle, jak mógłbym przedstawić na przykład bycie typowym ojcem śmieszkiem, nie? No i jakby to można ugryźć, to będzie coś nowego, bo jakby moi widzowie w dużej większości, oczywiście nie wszyscy, nie mają dzieci, dla nich to jest abstrakcja i mogą się pośmiać z czegoś takiego, a będą i tacy, którzy odniosą to do swojego życia, więc, ale póki co, no to nie mam za bardzo nic nowego do powiedzenia na temat. Może to jest ten problem YouTube'a, że bardzo łatwo się wypstrykać z tematów, bo musisz produkować często. Tak. I jeśli chcesz mieć coś do powiedzenia, no to ileż możesz mieć do powiedzenia na tym świecie? No ile? No, można oczywiście, wiesz, możesz mieć vlogi codziennie i tak naprawdę nie mówisz nic. Czyli idę do sklepu. Vlogi, że byłem w sklepie. Idę do sklepu, to są moje nogi, ujęcie do szkoły, w plecaku mam to. No i tyle. No i to, co to mówi o świecie? No nic, ale to się klika. Właśnie czemu to się klika? Bo ludzie chcą słuchać o rzeczach prostych, ładnych, przyjemnych. Z tego plecaka nie wyskoczy imigrant. Tam nie będzie, że na lekcję geografii biorę Aleppo. Tylko... Czy tego też nie mogą zrobić, mam na myśli vlogerów, bo to jest bardzo trudny i skomplikowany temat. To jest. Nawet jakby chcieli, to podejść do tego. Ale to właśnie dlatego, że większość twórców to są debile. Umówmy się. Może ty tak nie uważasz, ale ja spotykałem tych ludzi osobiście. To są ludzie nieoczytani, nie mający wiedzy o świecie, nie oglądający niczego, nie czytający gazet, którzy żyją YouTube'em, kontraktami, przechwalający się, jaki to deal na kilkadziesiąt tysięcy zrobili z jaką marką, a życie sobie obok nich mija. Oni jakby mają hajs, czują się, wiesz, jeżdżą na imprezę, od imprezy na imprezę, a nie mają żadnego pojęcia, co się dzieje. Aleppo? Co w ogóle, wiesz, to trzeba telewizję oglądać, albo czytać wiadomości, żeby wiedzieć, co to jest i gdzie to jest. Ale to się pewnie kiedyś skończy, bo też, wiesz, ty masz 30 lat, ja mam prawie 29, będę miał w tym roku. Ty też będziesz miał 30 dopiero w tym roku, tak? Jeszcze nie masz. A jednak większość twórców to są młodzi ludzie. Więc młodzi, a my też jesteśmy młodzi. Jakby na nas też jesteśmy młodzi, ale wcześniej dla nas się interesować światem w jakiś taki zaawansowany sposób. Czy to nie jest właśnie wymaganie za dużo od ludzi, którzy jeszcze mają wszystko przed sobą? Dobrze, to może zabrzmieć teraz bardzo tak, nie wiem, albo narcystycznie, albo dziwnie, ale szczerze, ja nie byłem tak głupi w ich wieku. Ja miałem większą wiedzę o świecie. Wiesz, ja spotykam ludzi, którzy nie wiedzą, kiedy się II wojna światowa zaczęła. Nie ma takich ludzi. Są. Nie ma. Są ludzie, którzy twierdzą, że wiesz, Hitler był Niemcem. Nie ma takich ludzi. Są. I to jest, i oni... Bo mieszkasz w Warszawie, nie masz kontaktu z prawdziwym życiem. No nie mam i bardzo dobrze chyba, że nie. Czemu? Mam. Właśnie źle. Nie, no bo ja mam, wiesz, na wakacjach, jak jeżdżę na przykład na głęboką wieś i tam spotykam się z takimi ludźmi, którzy są jakby prości, to jest, teraz ma periatywne trochę znaczenie. A nie powinno mieć. A nie powinno mieć, bo prostota to jest coś, do czego to ja też dążę, mimo wszystko. To ja bym chciał. Proste życie w kontakcie z naturą, ze zwierzętami i w prostych warunkach to jest coś, czego wszyscy na świecie powinniśmy wrócić, ale nie wracamy. Na przykład wycinając drzewa. Amen. I tam jakby widzę, że ci ludzie nie są głupsi, oni są po prostu inni, ale mają właśnie też tą mądrość życiową. Nie masz wrażenia, że jednak są w wielu wypadkach mądrzejsi i trafia ich szlak, kiedy oglądają ludzi robiących z siebie głupka w telewizji? No tak, no oczywiście, no trafia. Myślą sobie, dlaczego ludzie, którzy są głupsi ode mnie, bo nie znają tych rzeczy, które ja znam, pajacują tam i zarabiają 10 razy więcej niż ja. No ale to już jest showbiz. Jakby na to nie mamy wpływu. No tak został niestety skonstruowany świat. Ktoś chce za to płacić. Czemu piłkarze zarabiają kilka milionów euro za kopanie piłki? Nie wiem. No ale to ma sens, bo kopią lepiej niż ich koledzy, bo jeśli ktoś by kopał lepiej, no to by wskoczyli na jego miejsce. Tak, to jest wciąż kopanie ale to wymaga kawałka pęcherza w prostokąt. Nie, ale to wymaga inteligencji, czy mądrości, ale taki może strategicznego myślenia, bo to nie jest tylko bieganie. To jest, wiesz, muszę wymyślić, jak pobiec i jak kopnąć, żeby to miało sens. Ale to jest wciąż kopanie piłki. To nie jest wysłanie człowieka na księżyc. Ale tak sobie myślałem właśnie, czy to wszystko musi być takie wymierne. Nie, kopanie piłki. Zobacz, co się dzieje, kiedy na Stadion Narodowy w Polsce, no nie wiem, ile mieści ludzi? 40 tysięcy? Strzelam. 30? No powiedzmy. No, tak. Mieści tyle ludzi i oni na ten jeden moment, jak grają chłopaki, mogą przyjść, się zebrać i mimo swoich różnic kibicować jednej rzeczy. Tak. Złączyć się w wspólnocie. Tak. To ma swoją wartość. Ma, tylko czemu tam są nieporównywalnie większe pieniądze kotłowane niż w rzeczach, które popychają cywilizację. Bo tak działa marketing w kapitalizmie, że przyciąga te rzeczy przyciągają oczy. Zasady showbizu. A tam, gdzie przyciągają oczy się, tam... Czemu my stoimy co czas na przykład w Polsce z grafenem i nie możemy ruszyć tego tematu? A to tak właśnie na jakim etapie jest grafen? No takim, że nic się nie dzieje. Słyszałeś coś o tym, że coś się działo? Słyszałem, że wymyślili. No fajnie, że mają teraz miliardy. Jeżeli ma patentować to miałby zastrzyk. No i co się z tym dzieje? No nie wiesz, no bo któryś tam z naszej reprezentacji jakby przyszedł na emeryturę. No. Reprezentacji czego? Polski piłki nożnej. Co ma piłka nożna do grafenu? No właśnie to, że to się mówi w telewizji, że ktoś tam przeszedł na emeryturę teraz. Chyba Borus czy jakiś inny. Nie wiem kto, nie jedźcie. Jakiś znany piłkarz przeszedł na emeryturę. Jakiś piłkarz nasz przeszedł na emeryturę, tak? No. A nie mówisz o grafenie. Może nie ma co mówić. No może nie ma co mówić. Dlaczego nie ma co mówić? Bo nie ma tam pieniędzy na to po prostu. Bo siedzą tam jajogłowi. Ludzie co to znaczy jajogłowi? No tacy, wiesz, którzy mają jaja zamiast głowy. Którzy są 10 razy bardziej inteligentni od nas i oni mają, wiesz, jakby... granty naukowe przyznawane na przykład 1500 zł, tak? No i oni z tego mają robić doświadczenia i jakoś tam w starych laboratoriach się tutaj przewijać i wymyślać nowe rzeczy, a piłkarz, wiesz, wkopie gola, bo był w koszulce tego i dostanie tam parę milionów. Coś wyskoczyło. Właśnie, koniec, nie udało się. Koniec. To wrzucimy potem jeszcze raz, ale tu jakby, wiesz, damy jeszcze raz i potem usuniemy. No ale nic się nie da z tym zrobić, Grzegorz. No nie da się nic zrobić, dlatego mnie to jakoś specjalnie aż tak nie boli. Ja z tym żyję, tylko staram się żyć poza tym. Tak jak i widzę, że mamy podobny plan na życie w przyszłości, to jest też troszkę eskapizm taki, wiesz, my uciekamy od tego, no. Jakby, no nie chcesz brać udziału chyba tak do końca w tej rzeczywistości. Bo to znaczy, co ja mogę zrobić, żeby nie brać udziału w rzeczywistości? To jest coś, co... Zamknąć się w swoim małym domku i żyć po swojemu. No jak? No tak, no. Oczywiście prawa cię będą cały czas obowiązywały. A to jest ucieczka. No jest. Ale z drugiej strony ja nie jestem typem osoby, która wyjdzie na ulicę. Ja nigdy w życiu nie brałem udziału w żadnej paradzie, w żadnym protestach i tak dalej, i tak dalej. Bo nie lubię identyfikacji z tłumem. Bo jestem na tyle według siebie, przynajmniej w swoich jakimś poglądzie, niezależną jednostką, że bardzo nie lubię iść z masą. Bo ta masa bardzo często jest skierowana przez jednostkę. A to nie jestem ja. To mnie jakby, wiesz... I po jednej stronie, czy to będzie tam partia rządząca, czy to będzie opozycja w formie organizacji i tak dalej, to są wciąż grupy, masy ludzi kierowanych przez osobę do końca. Koniec końców to wszystko prowadzi do jednej osoby. A nie są to ich poglądy własne? Nie, jak wychodzą na ulicę? To... może tak, ale w dużej ilości ci ludzie niewiele się różnią. Dobra, dajmy tutaj na przykład, widziałem relacje z marszów KOD-u i to nie są aż tak inni ludzie od tych, którzy biorą udział w, na przykład w poparciu Radia Maryja. Są często pełni agresji, nienawiści, uważają, że ci, którzy myślą inaczej, to w ogóle powinni umrzeć i tak dalej. To jest... U nas to, że jesteś opozycji do jakiegoś tam systemu, to wcale nie jest fajnie, że to cię robi bardziej inteligentną osobą. Absolutnie, bo często ci ludzie są tak samo skrajnie skrzywieni po prostu w inną stronę. Czyli ty chcesz być pośrodku? No zawsze chcę być pośrodku, bo uważam, że jakby to właśnie to wyśrodkowanie, ta stabilizacja i nieuleganie biegunom jest tym, do czego powinniśmy dążyć. Skrajność jest tak, zawsze zła. Że powinny być te dwie siły, które się próbują skontrować i tu jest ten środek. Dobra, to są tak skrajne siły, tak okropnie skrajne. Jakby u nas nie ma, wiesz, takiej, że konserwatywne podejście, życie, prawica i tak dalej, tylko u nas jest ta prawica idzie w nacjonalizm. A z drugiej strony mamy w ogóle otwórzmy granice, jakby ruchajmy się wszyscy na ulicy i tak dalej. No, nie tędy droga jest. No to gdzie jest ten złoty środek? Zdrowy rozsądek, logika, o której już mówiłem. No po prostu, no jakby no każdy ma swój umysł i... Ale czy to nie wymaga kooperacji z jakiejś... No wymaga, ale... No bo wiesz, bo opierać się na jednym zdrowym rozsądku, czyli jedna osoba określa, co jest tym zdrowym rozsądkiem, no to też nie jest mało zdroworozsądkowe. No to właśnie powinna być jakby grupa ludzi o podobnych poglądach. Może właśnie nie tylko podobnych, co różnych, która się szanuje i może ze sobą rozmawiać. Albo mają wspólny mianownik. Jaki to jest mianownik? Chęć zrobienia dobra dla wszystkich? Chęć na przykład nie tłamszenia, nie niszczenia innych ludzi za to, że nie podoba nam się, jak oni żyją. Na przykład coś takiego. Że jak mój sąsiad mieszka jest facetem i mieszka z facetem, to ja nie będę miał piany codziennie rano na ustach, myśląc, że płynął za ścianą, nie? Jak usłyszę tylko jakieś uderzanie w ścianę, to już będę myślał tylko o jednym, to co tam się dzieje. No ale widzisz, ale ty opowiadasz mi, że dużo rzeczy cię denerwuje, w tym, że innych coś denerwuje. Tak. No to czy nie jesteś taki sam jak oni? No, tylko tak w swoich oczach pewnie jesteś tak wyżej niż oni, no bo nie, no, ty się denerwujesz z nich. Oni się denerwują z prostych rzeczy, a ty się denerwujesz z nich. No tak. A czy człowiek pogodzony sam ze sobą nie ma takiego czegoś, że no już go nic nie denerwuje? Tylko ja się denerwuję, wiesz, jakby tylko wewnętrznie. Widzisz, no bardziej to właśnie to, co mówię, że to czasami wyśmiewam. Na przykład co wyśmiewasz? No taką właśnie takie podniecanie się ludzi jakimiś takimi rzeczami, jakimiś trywialnymi. Mnie to strasznie bawi. Przez ostatnie 2 lata to mnie zaczęło tak strasznie bawić. Jakby ja oglądam czasami teraz telewizję, kiedyś to mnie, wiesz, piany dostawałem, a teraz oglądam telewizję czasami i po prostu... Patrzę, jak to wszystko, ta spirala biegnie w dół. I my się są dobre programy w telewizji. Nie wiem, nie oglądam telewizji w ogóle. Chyba są. Oglądam tylko wiadomości. Które? Które cię kształtują? No na tej żydowskiej, nie? Wiesz. No masońskiej. No masońskiej. No, niebieskim. No. A czemu nie na czerwono-białym? Jakoś. Nie po drodze ci. Nie po drodze mi. Ale to tylko do śniadania. Ale masońska też ma swój kierunek, który gdzieś tam obrała i prezentuje. No i dobrze, niech sobie prezentują. No ale to też dostajesz w ten sposób skrzywienia. Tak, ale to nie znaczy, że jestem bezkrytyczny do tego, co oglądam. Bo ja bardzo często siedzę rano i mówię, ale pierdoły, ale bzdury, ale to jest nieprawda, ani to jest spojrzenie na jedną stronę i tak dalej, i tak dalej. Bo nie jest tak, że u nas wszystkie osoby myślące konserwatywnie albo nie wiem, dobra już do tych wartości rodzinnych i tak dalej, że to są wszyscy są skrzywieni, bo najważniejszym komórką społeczną jest rodzina, ognisko rodzinne i w obliczu kryzysu to jest bardzo ważne i fajnie jest to pielęgnować i zadbać o to, żeby to było ważne i tak dalej. Tylko kiedy nie ma tego kryzysu, nie ma tej wojny i to nie jest najważniejsze, że my musimy bronić wioski swojej rodziny karabinem, tylko możemy po całym świecie latać samolotami, no to można to uśpić. Tą jakby wartość na chwilę. Jakby nie ma potrzeby jej ciągłego bronienia przed niewidzialnym wrogiem, którego nie ma. No ale to jak masz jakąś wizję świata, która ci wydaje, że jest lepsza od tej, która jest proponowana dzisiaj ludziom, tak. No czy to nie jest wtedy tak dobrze by było przelać swoją frustrację w kreatywność, czyli dać właśnie... To ja mogę kręcić ludziom... filmy o tym... Nie musisz filmów, to siedzieć i mówić, jakby dać ludziom to, czego to mi się wydaje, że im brakuje. Wolałbym bardziej przelać tą kreatywność i stworzyć patogen na przykład, który by, wiesz, no, zabił na przykład 5 miliardów ludzi. No, to mam nadzieję, że nie mówisz serio. No jakby ja jestem, wiesz, antrofobem i... Co to znaczy? No nie boję się ludzi generalnie. Serio boisz ludzi? Mizantropem, nie lubię w ogóle gatunku ludzkiego. A teraz serio? Serio, ja bardzo nie lubię. Uważam, że wiesz, jestem jakby... Bardzo lubię naturę, bardzo lubię jakby świat w ogóle, faunę, florę. Mhm. I uważam, że największym rakiem, jaki spotkał tą planetę, jest rasa ludzka. A przynajmniej tak rozwinięta, jak jest teraz. Bo jak żyliśmy sobie w plemionach... No to rób dystopijne wersje rzeczywistości. Komu by się chciało? Nie, no, dużo ludzi. No, dużo ludzi próbuje przedstawić, tylko, wiesz, kierunek... o co mi chodzi, jakby nas jest za dużo na ziemi. No, wchodzimy już w bardzo ciężkie klimaty teraz, ale... Będziemy kończyć, bo stwierdziłem, że ta rozmowa... Tak. Muszę trochę zrzucić, bo dostaję zarzuty, że za długie są moje programy ostatnio o 3,40. 3,40, ładnie. Jakby za dużo nas jest na ziemi, powinno być nas mniej. Zatruwamy i ziemię, i powietrze, i wodę. I jakby ozon, no jakby niszczymy planetę. No ale to sposobem na to jest anihilacja. A nie naprawienie ludzkich serc? Bo ja mam to... Jak chcesz naprawić ludzkie serca, jak one się zawsze spłodzą? No... już teraz jest nas za dużo. Nie, to jest mit. To też jest nas za dużo. Nie ma miejsca. Jest nas za dużo przy obecnym modelu konsumpcji. No tak. Ale on się skończy. Jak gdzieś tam się obijemy jakąś ścianę, to się skończy. No, ropa się skończy, to się obijemy o ścianę. No ale to do tego czasu może już będą elektryczne samochody czy coś. Chciałbym to zobaczyć i dożyć do tego. Myślę, że dożyjemy. Myślę, że jedyną jakby naszą... ucieczką to jest kolonializm jakby galaktyki. No ale to wtedy to nie dość, że zepsujemy Ziemię, to jeszcze pojedziemy dalej psuć inne planety. No tak będzie, tak jak w Matrixie bardzo dobrze powiedział agent Smith, że my jesteśmy jedynym w swoim rodzaju pasożytem. Żerujemy na środowisku, wyniszczamy je i idziemy dalej. Tak jest. Zalewamy wszystko betonem, zjeżdżamy na najniższe pokłady węgla, które się da wydobyć i zostawiamy to w cholerę. Nic z tym nie robimy. I przenosimy się do kolejnej kopalni, do kolejnej, do odkrywkowa i tu. No, nie zostawiamy tak naprawdę nic po sobie, bo ta dysproporcja między wykorzystaniem warunków naturalnych do tego, ile my siejemy drzew, to jest w ogóle jakieś znikome. No. I te plany, że teraz my wskrzesimy te mamuty, no. No fajnie, no ale po co? No? Jest taki plan? Tak, żeby słonica urodziła, no żeby przywrócić gatunek, który wymarł. A po co? No nie wiem po co, no żeby go przywrócić. No fajnie, no ale co, po to, żeby, nie wiem, kotlety zrobić z mamutów za 50 euro? No właśnie, no że może żeby w zoo były? No może, że będą w zoo, no i wiesz... Wskrześmy gatunek, który jest wymarły od kilkunastu tysięcy lat po to, żeby go trzymać w zoo. Zajebiście. Ludzka logika, to nie wiem, skąd wziąłeś ten przykład tych mamutów. No bo ostatnio mi tak... nierealnie. No bo to jest jakby nielogiczne, nierealne. Po co to? Po co to robić? Po co było klonować Doli, no? Znaczy Doli było to kumano, żeby zobaczyć, na co nas stać, co możemy zrobić. Ale to jest niemoralne, nieetyczne, no. Przecież to zwierzę miało ogromną ilość chorób, schorzeń i do końca życia tak naprawdę żyło w cierpieniach, no. A transfuzja jest moralna, etyczna? No, myślę, że tak. Jakby to tylko krew. No nie boli cię krew, że ktoś ci przepompuje inną krew i ty się będziesz od tego gorzej czuł. Raczej przeżyjesz. Ale krew jest życiem. No jest. No i ty zabierasz. Ale życie w chorobie nie jest życiem. Życie w cierpieniu ciągłym, nieustającym, bez możliwości poprawy w przyszłości nie jest jakościowym życiem. No, nie będzie. No. Czyli masz zdroworozsądkowe podejście do życia. No staram się mieć. No, tak jak wiesz, często się mówi, że wartość człowieka określa się przez jego wkład w społeczeństwo. No i niestety koniec końców, jeżeli patrzymy w bardzo czarno-białym świecie, nie zawsze tak jest, ale tak to się kończy. No to rób coś, bo... Ale nie mogę. Musisz, bo tak myślę, że są ludzie, którzy diagnozują świat w nie najlepszy dla tego świata sposób. W sensie nieprzychylny mu. No nieprzychylny, samemu, tak. Którzy nie bawią się w tą grę. Wiesz, nie są fascynatami pudelka. To pierwszy lepszy przykład z brzegu. I wydaje mi się, że kiedy tacy ludzie rezygnują, no to wtedy... No dobrze, to ja mogę, wiesz, na przykład napisać książkę. Proszę. Ale to nie ruszy ludzi u nas. A skąd wiesz, że... Nie ruszy. A jak jedną osobę ruszy? No, to wiesz, jest... ja bym się cieszył z każdej osoby, która będzie tym poruszona. No to gwarantuję ci, że jedna będzie. Tylko, że... Dobrze wiesz, że jedna będzie. To przyznasz mi rację, że jedna osoba ci powie, zgadzam się z tobą. Albo dziękuję ci. Nie wiem kto. No jak nie wiesz, kto nie dostajesz maili typu dziękuję ci za twoją twórczość? No dostaję. Więc? Tylko co, wiesz, oni mi dziękują, ale no, ja nie wiem, czy oni jakby postępują dalej według tego, czego się... Czyli myślisz, że to jest udawane? No nie wiem, jakby nie mam pewności, no nie mam tego jak sprawdzić. Więc okej, no mogę napisać książkę, ale to jest jakby, wiesz, no trzeba ją przeczytać. A cóż jest problem u nas na starcie? Nie aż taki. Nie aż taki, jak się mówi, ludzie, tak, to prawda. Jak bo... ludzie kupili kropki, to znaczy, że wszystko są w stanie przeczytać. Tak. A z drugiej strony, jeżeli mówisz o takim na przykład naprawdę wymiernym działaniu, no to właśnie jest to, czego ja też właśnie z drugiej, paradoksalnie drugiej strony nie lubię, czyli kult przewodzeniu idei, kierowaniu masą, bo... A jeżeli ja mam błąd, a jeżeli ja popełniam błąd, jeżeli to, co ja mówię, to jest bzdura... Przeprosisz za to. No nie, ale jeżeli dany stan wiedzy to jest... Ale jeżeli wprowadzę naprawdę zmiany nieodwracalne, a potem stwierdzę po 30 latach zmian, że no zjebałem, jakby to nie tak powinno wyglądać, to moje przeprosiny nic nie dadzą. Odpowiedz sobie na pytanie, czym się kierujesz robiąc te rzeczy, pisząc książkę, czy ty chcesz dobrze dla tych ludzi, czy chcesz źle? Jaka jest intencja? No, rozumiem, że dobrze byś chciał dla nich. Pisząc książkę, no to jest wciąż słowo pisane, ja tylko przekazuję jakąś swoją myśl, czy ktoś ją zastosuje, przeczyta, to jest jakby, nie mam na to wpływu. A będąc u władzy realnej, kiedy ja mogę stworzyć prawo, które będzie obowiązywało i będzie wymagane i egzekwowane, to jest zupełnie inna para kaloszy. Ale prawem też ludzi nie zmienisz, tak mi się wydaje, że no nie, ale można ich bardzo ograniczyć, albo właśnie im bardzo dużo pozwolić. No. To prawda. Tak. Więc... Tylko się, no, może jedna droga i druga jest dobra, czyli obydwie i ograniczenie od zewnątrz i próba jakoś tak zmiany od wewnątrz. Bo tu mamy, wiesz, z jednej strony nadanie dekretu, który zakazuje ci kupować ziemniaki, a z drugiej strony mamy rozdawanie ulotek, nie kupujcie ziemniaków. Co no, zadziała lepiej? Ciężko powiedzieć. Bo ludzie mogą się z dekretu zbuntować i, nie wiem, schodować ziemniaki w piwnicy, no, a ulotkę mogą wyrzucić, no, a jednocześnie stwierdzić, kurde, to jest myśl. No jakby, wiesz, tak jakby to jest sytuacja z prohibicją w Stanach, nie? Był zakaz, a i tak wszyscy pili. No tak, no i jakby pędzili i tak dalej, moonshine. Więc jak zrobić, żeby ludzie nie chcieli pić? Podnieść ceny wódki. U nas wtedy zaczną znowu robić na lewo. To nie robią, ale nie, widzisz, ale to jest to samo podejście, co jest u nas w piractwie komputerowym. To jest to samo, że jak się mówi, podnieśmy cenę wódki, to ludzie będą pędzić. Ja nie będę pędził. Mnie po prostu nie będzie stać na tą wódkę i nie kupię. To nie znaczy, że ja kupię zaraz, wiesz, butle i wszystko. Ja będę sobie pędził. Nie chcę im się tego robić. Nie mam miejsca, nie znam się na tym, nie będę tego robił. Więc tak jak jest, wiesz, że każdy ugraciony film z internetu to jest nie pójście do kina. Ukradłeś coś kiedyś z internetu? Tak. No i co? I to jakbyś tego nie mógł ukraść, to byś poszedł i po oryginał? Wiesz, to są takie sytuacje, ale są, myślę, w mniejszości procentowej. Tak, jakby jeżeli ja chcę nowy album, muzyka i nie mogę go ściągnąć, to nie znaczy, że ja idę do sklepu, ja go po prostu nie mam. Wiesz, ja cały czas liczę na rozwiązanie, które kompletnie mi spowoduje, że piractwo będzie zbędne, czyli że w rozsądnej dla mnie cenie dostanę to, co chcę. I jeszcze ktoś tego... Dla mnie przynajmniej będzie można to przetestować. No. Idealnym przykładem jest Spotify. Tak. Odkąd jest Spotify, to ja nie piracę, bo ja nie potrzebuję piraców. No nie muzyki. Potrzebujesz. No. Nie potrzebuję w ogóle. Zresztą YouTube dla wielu jest takim źródłem, że też nie potrzebują, bo na YouTubie wszystko jest za darmo. No to tak samo można zrobić z alkoholem. Jakby niech pędzenie będzie legalne. Tylko to ma swoje zagrożenia. Że coś jest tanie, łatwo dostępne, a często w ogóle za darmo. Bo jeśli ludzie decydują, że będą korzystać tylko z tego, co jest za darmo, to trochę się musisz dostosowywać wtedy do tego rynku. Jeśli masz wydawnictwo i chcesz przekazywać wartościowe treści, być dobrym dziennikarzem, to wartościowe, śledcze dziennikarstwo rzetelne, które zajmuje ci 2 miesiące, żeby napisać jedną historię na 3 strony, A4, jest mało opłacalne w perspektywie robienia czegoś jako konkurencja, czyli mniej wartościowych, ale dużo bardziej klikalnych rzeczy. Tak. No i wtedy musisz prosić o pieniądze. A ludzie mówią, no nie chcemy płacić, skoro możemy dostawać za darmo. Ja też mam taką, mówią, ja znam taką wartościową stronę, na której wszystko jest za darmo i mogę ją czytać i tam sobie znajduję. No ty mówisz, ale nie da się napisać czegoś wartościowego na kolanie w 2 godziny, bo to nie jest możliwe. Musisz pojechać, zapytać, pogadać, skolaudować, posiedzieć, pomyśleć, stwierdzić, że się pomyliłeś, napisać jeszcze raz. Nie ma innej drogi. I ten rynek, wiesz, tego ciągłego myślenia, że wszystko musi być za darmo albo tanie, gdzieś tam, myślę, powoduje dewaluację treści, do której ja się też przyczyniłem YouTube'em. No ten, jak każdy z nas. Niestety. No ale jakby wyszliśmy z tematu tego, że mówiłem o tym piractwie i tak dalej, że jest takie patrzenie na to, że ktoś coś kradnie, to znaczy, że nie kupił. Tak nie jest. I wracając znowu do tego alkoholu, jakby w ogóle, o czym my zaczęliśmy na tym alkoholu, że o prohibicji, że ludzie kupowali mimo, że był zakaz. Dlatego ja właśnie mówię, że powinna być podniesiona cena za alkohol. Jakby nie może być tak, że jak ja dam żulowi to złe słowo. To znaczy już przegryw. Bezdomnemu? Bezdomnej, osobie pozbawionej lokum dam 5 złotych, to ona sobie za to może kupić na przykład już 4 piwa. No to jest chore. To nie powinno tak być, bo on ma wtedy właśnie ten patologiczny wybór, a on jest najczęściej chory, bo się, dobra, na alkoholików to się patrzy w takim sensie, że jak jest ktoś jest alkoholikiem, to jest w ogóle już przegrywem, tak. Nie ma władzy nad sobą, ale tak. To jest choroba, tak jest. Ci ludzie nie myślą w takich normalnych jakby, że jedzenie, alkohol. On wybierze alkohol. Myślę, że to dalej nie jest klasyfikowane przez ludzi jako choroba. W sensie klinicznie no nie, tak, jest, tak. Ale przez społecznie tak jak, nie. Wiesz, ostatnio był dokument, na przykład w Niemczech jeździ karetka Caritasu, która ma na pokładzie Polkę, która jest tłumaczką, bo okazuje się, że 50% bezdomnych w Berlinie to Polacy. Bo mają taki socjal. I tam lekarze, nieważne czy on jest, wiesz, po tygodniowym piciu jest nieprzytomny, oni go i tak wezmą, wiesz, na wytrzeźwienie, na leczenie, bo dla nich jest nie do przyjęcia myślenie, że czemu ja mam nie pomóc chorej osobie? Przecież on jest chory. Dlaczego mam mu nie pomóc? Dlatego, że jest pijany? No jak ktoś dostał, wiesz, ataku padaczki, to mu nie pomogę, no bo, nie wiem, no toczy pianę z ust? Tam jest takie myślenie. U nas pijany to jest w ogóle, wiesz, wytrzeźwiej, to będziesz miał pomoc. Kolejna patologia, no. Czyli mniej boją się siebie tam ludzie? No jakby no, tam chcą pomóc tym ludziom, nieważne, oni są chorzy, no jak jesteś alkoholikiem, to jesteś chory, no to potrzebujesz pomocy. I wracając znowu do tematu ceny alkoholu, powinna być wyższa. Tych ludzi z najniższych nizin społecznych nie powinno być na to stać. Jak kogoś stać już na zorganizowanie sobie pędzenia własnego bimbru, okej, dobra, niech se pędzi. Ale niech osoba, która jest na dnie, nie ma możliwości dostania go, wiesz, no najtańsze piwo kosztuje 80 groszy, no to jest... Nie. No. Jest piwo za 80 groszy? No, VIPy i tak dalej. Co to jest za piwo VIP? Bardzo dobre. To jest taniej niż butelka półlitrowa wody. No wiesz, no są wódki za 15 zł. A gdzie masz piwo za 80 groszy? W którym sklepie? W dużych sklepach, takich hipermarketach. I to jest z chmielu i normalnie wodę tam dają? Pewnie nie, ale kopię. Więc dla nich to co oni myślą, że oni tam jakichś browarów lokalnych szukają, że o, to niezły, tutaj jęczmień. APA czy IPA. No, także nie, dla nich to jest obojętne. Wiesz, jak ja przeczytałem, że w Rosji w przeliczeniu na złotówki pół litra wódki kosztuje na przykład 7 zł, teraz dopiero podnieśli to chyba do 10. A miałeś w swoim otoczeniu jakąś osobę, która się boryka z alkoholizmem? Wiesz, to chyba nie. Nie wydaje mi się przynajmniej. To jak się pomaga takim osobom? Twoim zdaniem, ty sam masz problem z alkoholem, to co byś chciał ogromny. Jakby ci ludzie mogli pomóc? Ja mam taką metodę, że na przykład jak stwierdzam sobie, dobra, zaczynam trening, zaczynam dietę, albo mam taki, nie wiem, ciąg pracy ciężkiej i wiem, że nie mogę pić, to włączam tak zwane cold turkey, czyli z dnia na dzień. Mówię sobie, nie piję, koniec. Jakby odłączenie ludzi od używki będzie dla nich oczywiście okej, szokiem, delirka i tak dalej, no ale... Stopniowe wychodzenie nie zawsze uważam, że ma sens, ale z drugiej strony ja nie jestem żadnym specjalistą w tym temacie. Ja akurat mam tak zbudowany umysł i wolę, że ja po prostu mogę to odciąć, jak przycisk, ale wiem, że niektórzy mogą nie umieć. No. A nie boisz się, że się kiedyś sam na tym przejedziesz, bo to gdzieś wiem, że alkoholik musi przyznać sam przed sobą, że jest. Że musi przestać wierzyć w własne siły. Że on sam da radę. Ale to mi zakrawa o coaching trochę, bo nie każdy jest zbudowany tak samo. Wiesz, tak, ale to jest gdzieś ta wiara w własne siły. Ona może trwać, aż jej nie będzie. No, okej, no to może się faktycznie kiedyś przejadę. I ta pycha może się skończyć. Ale to nie jest pycha, no to jest jakby... No bo ja miałem okres bardzo dużej pychy, miałem okres zachłysnięcia się YouTube'em. Ja miałeś? Oczywiście. To jak, dogadamy o tym, ja mówię, że to jest niemożliwe, a ty mówisz, że sam miałem, no po wydaniu piątku, ja wiesz, no... To było w liceum? Tak, no to gazówka mi taka uderzyła, że ja myślałem, że w ogóle wiesz, Lukas będzie do mnie dzwonił, no. Jakby mi naprawdę odwaliło lekko. A jak to się przejawiało? Coś w szkole? Ludzie mówili o super, nie, super? Wiesz co, w internecie głównie, ale po prostu tak dużo osób do mnie pisało, że ja się, wiesz, też bawiłem się ludźmi, gadałem z ludźmi, bawiłem się ich emocjami i tak dalej. I ja, ponieważ może wtedy właśnie, że tak wcześnie to mnie spotkało, ja tak wcześnie to poznałem i się z tego wybudziłem, to teraz na to tak patrzę i się dziwię tym osobom, a może to jest naturalny proces, nie wiem. No jeśli sam to przeżyłeś, a powiedziałeś, że jesteś mądrzejszy od nich, znaczy tam gdzieś tam według niektórych, znaczy względem niektórych, no to może powinieneś być bardziej wyrozumiały, że oni to mają teraz. To, co ty miałeś. Może pomóż im, napisz im, że wiesz co, stary... Może, tylko że ja nie zarabiałem wtedy więcej niż moi rodzice, jakby, a teraz oni mają duży pieniądz, marki i oni są wciągnięci w ten świat. Ja przez lwią część życia swojego zawodowego nie utrzymywałem się z YouTube'a. To nie był mój, to nie było właśnie. I to jest mój... chyba czysty YouTube. Wydaje mi się, że trochę YouTube na tym polega, że żeby był dobry i czysty, to... Tak mi się wydaje, wiesz, bo jakby jeżeli ktoś mi dzisiaj zamknie konto, no to jakby... Założysz za nowe. To sobie założę nowe, ale mam inne źródła utrzymania. Ja mogę inne rzeczy robić, ja umiem robić inne rzeczy. A są twórcy, którzy po prostu, wiesz, znika konto i CV, twórca. Koniec. No, ale co ja mam sobie wpisać w CV? No ja nie wiem, co możesz sobie wpisać. Idę do pracy, no w sumie nie, no do jakiejś agencji. Co robiłeś innego poza YouTube'em? Powiedz mi. Kiedyś robiłem tłumaczenia, bo moja... No to już umiesz tłumaczyć. No to już jakby gotowe, no. A niektórzy w wieku 16 lat mają kamerę, zaczynają kręcić, 4 lata później budzą się, wiesz, mając pół bańki na koncie i myślą, że będą to robić do końca życia, no. Bo nie znają czego tak innego. Trochę sobie myślałem, że może w tym świecie YouTube'owym brakuje starych ludzi, po prostu takich trochę po 40-ce, 50-ce, którzy pokierują psychologicznie, trochę jak jest psychologów w sporcie, tak samo tutaj, którzy pokierują tymi młodymi ludźmi i powiedzą im, że jakby kumam, że osiągnąłeś jak na swój wiek bardzo dużo, masz powiedzmy 500 000 subskrypcji. Ludzie chcą cię oglądać, piszą ci, że jesteś wyjątkowy, fantastyczny, że pójdą za tobą wszędzie i mówisz mu co? Że nie wiesz, to nie jest prawda. To nie jest prawda, to jest złudne i uważaj, żeby nie ulec tej pokusie uwierzenia we własny geniusz. Dlatego, że wiesz, że to będzie tak naprawdę nasza rola. Założyć MCN i kierować młodymi youtuberami? No nie, no ale jakby to, wiesz, no wiadomo, że będą się nas pytać ze względu na wiek. No już mi się ludzie pytają o takie rzeczy, nie mam odpowiedzi. Tylko no bo wiesz co, wiek ma też to, z innego... Ale młody wiek ma to do siebie, że właśnie, to po pierwsze, to oni pomyślą, że my jesteśmy z innego świata, my nie kumamy, a po drugie młodość ma gdzieś tam znak równości z butą i nie masz tendencji do słuchania, zresztą my nie mieliśmy nigdy tendencji do słuchania kogoś innego. No nie. I ty mówisz, że jeśli tak jest, to ja się muszę na tym sam przejechać. I chyba... myślisz, że z porad życiowych płynących od ciebie czy ode mnie, ktoś się nauczy czegoś bardziej niż jak się sam przejedzie na czymś? Myślę, że jak ktoś dostanie pałką w głowę, tak, no to będzie wiedział. To już będzie wiedział, że nie tędy droga. Chociaż zawsze cieszę się z wiadomości od ludzi, którzy piszą, że na przykład w ogóle zmienili swój światopogląd. To też nie jest dobre. Bo ja też nie czuję się komfortowo z tym, że na przykład ja coś powiedziałem, a ktoś stwierdził, o kurde, teraz ja będę myślał tak jak on. Ale dużo osób, które piszą na przykład na czarnych owcach, że słuchajcie, nie ze wszystkim się zgadzam, co wy tam mówicie, nie wszystko jest fajne, ale faktycznie zacząłem patrzeć na świat trochę inaczej, trochę z dystansu, przestałem się denerwować niektórymi rzeczami i tak dalej, i tak dalej. I to jest dla mnie w ogóle budujące i fajne, że można mimo wszystko pokazać ludziom, że można troszeczkę inaczej patrzeć na świat. I to jest fajne. Choć przerażają mnie osoby, które mówią, że wiesz, jakby ja nie patuję tym, przynajmniej teraz już, tym, że nie wiem, jestem ateistą i tak dalej, bo to jest w ogóle takie ale na przykład piszą do mnie osoby, że wiesz, no oglądam cię od 2 lat i w końcu, wiesz, stwierdziłem, że powiedziałem rodzicom, że jestem niewierzący i teraz jestem ateistą i to jest przerażające trochę. To nie są twoje poglądy, ty ją przyjąłeś. Ktoś błądzi na twoich błędach. Tak, jakby ty ją przyjąłeś, nie? To nie jest twoje. Ja jakby do tego dorosłem, mi tego nikt nie mówił, ja mogłem chodzić do kościoła i tak dalej, ale... Gdzieś miałem podobne nikt rozterki. Nie wkładał tych cegiełek, a ludzie, ja sobie je sam budowałem, a ludzie niestety biorą gotowy mur już. No. I czy to nie jest odpowiedzialność twórcy? Jest. Tylko że też nie można, tutaj znowu są skrajności, bo jedni powiedzą, ja jestem odpowiedzialny za młode pokolenie, a inni powiedzą, ja nie jestem za nic odpowiedzialny, bo to jest konwencja, kreacja, charakter, to jest postać. No, musi być czyli to złoty środek między innymi. Musi być wypośrodkowane. Jakby nie można bezwiednie i głupio mówić steku bzdur i myśleć, że to na nikogo nie zadziała. No chyba, że od początku prowadzi się to w formie, wiesz, no tak jak masz skacze kabarety, no. Wiesz, na co idziesz, wiesz, że to nie jest naprawdę. Jakby są szum, no jak tak. Robbie Williams czy Eddie Murphy w swojej trasie typu Row i tak dalej, jak on szalał, no stand-upowcy w Stanach, daleko poziomem idący, lepiej od tego, co się u nas dzieje. Jakby to tam ta konwencja właśnie, to słowo jest oczywista. Ty wiesz, co oglądasz, wiesz, że to jest żart, wiesz, że tam będzie wyśmiewane twoje wartości, na których ci zależy, ale ty się będziesz i tak z tego śmiał, no. A u nas twórcy nie potrafią zbudować tego dystansu, że oni są, no cześć, jestem Michał, mam 16 lat, chodzę ze szkoły i powiem wam, że nie lubię tego kolegi, który jest z Rumunii. Ale on sobie myśli, no ale przecież ja wiem, że tak nie jest, ja go tak naprawdę lubię, ale to jest taka konwencja, no. Trzeba umieć zbudować jednak tą scenę. Nie wiem, czy się da, bo jak gdzieś tam z Karolem się o to obiliśmy, jak robiliśmy Lekkostroniczego, że nam się wydawało, że my robimy program. I ten program to jest program. On jest rozrywkowy i nie wszystko, co my mówimy, jest... Oczywiście. No nie do końca. Znaczy, może my byśmy chcieli, żeby tak było, ale to, że my byśmy chcieli, a jest inaczej... to myślę, że to, że jest inaczej, się liczy bardziej niż to, co my byśmy chcieli, żeby było. No bo obiliśmy się o prawdziwy świat i w tym prawdziwym świecie ludzie na YouTubie nie są traktowani tak, jak prezenter w telewizji. Nie są. No nie. Ta granica jest bardzo cieniutka, ta błona między twórcą a odbiorcą jest prawie nieistniejąca. Jesteś odbierany taki, jaki się prezentujesz i jeśli tworzysz sobie jakieś alter ego, że jesteś tam bucem i będziesz ludzi obrażał, mimo że wiesz, żebyś normalnie tego nie robił, to tak będziesz odbierany, jak się prezentujesz. To samo zresztą masz w kontaktach międzyludzkich. No tak, jak podchodzisz do kogoś, prezentujesz się jako buc, mimo że nie jesteś bucem, to ta osoba będzie cię odbierała jako buca. To nie jest konwencja. No nie. To jest prawdziwe życie. No. I ten element konwencji, o czym gadaliśmy też, może nie będę na wizji wymieniał, żeby nie krytykować innych twórców, a prywatnie, zresztą już mi to mówiłem prywatnie, no to jeśli ktoś przeklina i używa tej konwencji do obrażania innych ludzi, no jakichkolwiek, nawet znanych, powiedzmy znanych ludzi, a potem oczekuje, że jego odbiorcy, którzy w większości to są młodzi ludzie, podłapią, że to jest tylko konwencja i my tak naprawdę się nie obrażamy. No to taka osoba popełnia ogromny błąd. Licząc na to, że 13-letnia dziewczynka czy chłopiec będzie miała ten sam stopień poznania świata, co on i zrozumie, że to obrażanie to jest tylko obrażanie, bo jak normalizujemy obrażanie i normalizujemy, boję się użyć tego słowa, nienawiść, ale oni powiedzą, że to nie jest nienawiść, to są tylko żarty. To są żarty, tak. Strollowanie. No to jest ta sprawa z PewDiePie'em teraz, nie? To są tylko żarty. Ja napisałem, że śmierć wszystkim Żydom to jest żart, a wy nie rozumiecie żartu, nie rozumiecie konwencji. No tak, ale to u nas jest, na przykład była ta sprawa, co się prokuratura zajęła fanpage'ami, które szkalują Jana Pawła. Tak było, tak. Zajęła się? Mhm. Tak. No i jaki masz do tego stosunek jakby? Czy Jan Paweł II jest powodem do żartów, czy nie? Czy ty rozumiesz? Jestem ciekaw. Mam negatywny stosunek. Stosunek masz negatywny. A nie widzisz w tym nic memicznego? Ale to się stało memiczne w momencie, kiedy to się znormalizowało. No tak, ale zauważ, co to robi. Młodzi ludzie wchodzący na ten świat patrzą na to, a to jest śmieszne. Tak, oni nie wiedzą. Więc im się automatycznie ta osoba jest odarta z godności. Nawet tak, nie mówię ze świętości, z godności. Czyli ta osoba nie jest warta słuchania. Jest śmieszna. No tak, to jest śmieszne. Wyśmialiśmy ją. To samo było w szkole, stary. No tak. Obśmialiśmy grubego, obśmialiśmy Ukraińca, pierwszy lepszy przykład. Rudą jakąś. Rudą obśmialiśmy. Ergo, ta osoba już nie ma nic do wniesienia. No tak, bo to jest rudy. I ty potem dorastasz i możesz zacząć to weryfikować i mówić, hej, może nie do końca tak jest. Ale nie wszyscy to zrobią, nie wszyscy to zweryfikują i część, nawet jeśli to zweryfikują, to przez te 10-20 lat dojrzewania będą miały ten obraz zaburzony. Napsują komuś życie. Więc nie jestem wielkim fanem naruszania świętości. I nie wiem, gdzie jest ta granica żartu, stary. Nie wiem. Nie jestem za tym, żeby świat był bardzo poważny. Nie, oczywiście, ale wiesz, no ten żart ma różne korzenie, bo te dzieciaki... Smaki, na przykład... myślę, że ten żart ma różne smaki. On może być mądry, jakiś taki... Ale korzenie też, bo te dzieciaki nie wiedzą do końca, z czego się śmieją. Nie się śmieją z tego, że to jest, ktoś jest zabawny. No, wiesz, na równi śmieją się z Hitlera, no jakby... A z niego teoretycznie co? Nie powinniśmy się śmiać, czy powinniśmy? Wiesz co, sam się śmiałem. Znaczy, jak miałem 10 lat, to pamiętam, że były żarty o Żydkach. Tak, ale teraz mam 20. Tak, jasne, tylko to oni nie wiedzą ani kim był Hitler, ani kim był Jan Paweł. Jakby... Ciężko jest wymagać. Czyli nie masz takich negatywnych odczuć jak ja? Wiesz co, tylko że lwia część tych ludzi, którzy się tak z tego śmieją się tylko i po to, żeby wywołać reakcję negatywną u innych. Trolling, to jest typowe tak trolling, trollowanie. I to jest jakby troszeczkę inna kategoria dla mnie żartu, bo jeżeli ktoś się śmieje... Znaczy, dobra, w samej postaci Jana Pawła, no ciężko jest mi zobaczyć coś śmiesznego. Tak, jakbym miał na to patrzeć tak naprawdę... Znaczy, wiesz co, jeśli jakiś komik miałby wykorzystać to, jak mówi, że... No to jeszcze kumam. Okej. Ale wiesz, jak ktoś wykorzystuje to, że napisze, że tam JP2 GWD, no to GMD, to jakby ktoś, kto na to się jakby chwyci na ten haczyk, no to... To już tak naprawdę jest trochę sprawa tej osoby, no bo to jest tak, jak wiesz... Czemu ktoś miałby to robić? Czemu to służy? Bo może. No, tak jak samo jak piszą z prejami kościane. No bo mogę. No taki, jakim kieruje się wszelkiego rodzaju szeroko pojęte zło, no bo mogę. Bo idę ze sprayem namazać na ścianie Polska dla Polaków i to jest twoja, czy ty się tym przejmiesz, czy nie. No i to bardzo dobrze to powiedziałeś, czyli w takim razie jeśli zło kieruje się argumentem, bo mogę, bo czemu nie? No to wtedy nie jest tak, że ci, którzy mogą na to... Jeśli ci, którzy na to mogą nie pozwolić, rezygnują, czyli nie powiedzą nie, no to... No to działa, tak? No, ja właśnie myślę, że ten strach przed powiedzeniem nie, który jest pewnie wywołany tym, że boisz się, że ktoś cię odrzuci, bo myślisz, że jesteś dziwny, że nie jest niesamowicie ważnym słowem. Że się na coś nie zgadzasz. Tak, że nie pozwalasz, żeby coś było. I wtedy powiedzą, jesteś taki spięty w ogóle. No jest, już nie pozwalam. Tylko, że to nie, to jest słowo i stwierdzenie, ale generalnie to jest słowo, tylko, że ktoś tego słowa musi wysłuchać, a to najczęściej działa w jedną stronę, bo my słuchamy ludzi, którzy wypluwają z siebie potoki nienawiści, my słuchamy ich, rozumiemy ich argumenty, które są dla nas jakby nie do ogarnięcia, wiemy, że są błędne, ale oni nie słuchają, oni nie słyszą twojego nie. Może na razie. Może na razie, ale czas, jakby, wiesz, przedstawiciele jakichś ugrupowań nacjonalistycznych, oni cię nie słuchają, nie oglądają cię, nie interesuje ich, co ty mówisz. Oni tego nie obejrzą. Oni nie robią researchu. Oni to też, wiesz, inaczej. Ja miałem swój okres, kiedy patrzyłem jednowymiarowo i potem to się zmieniło, kiedy zacząłem patrzeć trochę szerzej. Więc może to warto robić w oczekiwaniu, aż ktoś będzie chciał. Jeżeli ktoś o takich bardzo skrajnych poglądach już stwierdzi, że obejrzy, nie wiem, wszystkie twoje podcasty, no to już mu się coś w głowie zmieniło. Ale to nie było zapoczątkowane przez ciebie, tylko on już jakby doszedł do, może jednak to, co on jakby myśli. Wiesz, to wymaga ogromnej inteligencji i wiary w własny pogląd, słuchać wszystkiego, co jest przeciwne twojemu światopoglądowi, a mimo wszystko przy nim trwać. No też nie do końca mamy narzędzia sprzyjające temu, nie? Z Facebookiem. Nie. No bo nie. Jakby to jest medium też bardzo, mimo wszystko ograniczone. Bo też tak się mówi, że wiesz, każdy ma internet, każdy ma YouTube, każdy ogląda, ale tak naprawdę to... Gdzieś to było, że nie wiem, czy to były jakieś badania, czy artykuł po prostu, że wszystkim się wydawało, że jak tylko wejdzie internet i nieograniczone zbiory wiedzy, to wszyscy automatycznie staną się mądrzy. Tak. Że przecież wystarczyło dać ludziom wiedzę i ci, którzy byli gnębieni przez ten brak wiedzy, czyli wiesz, cierpieli z tego powodu, nie mogli się rozwijać, teraz już będą mogli. I że kompletnie tak nie jest, że ci, którzy dostali internet, przed nim grają w gry. No tak, no to dlatego biblioteki świecą pustkami, no. I tam było później, że przecież w dawnych latach ten, kto chciał się rozwijać, też były biblioteki, mogły się czytać. No, ale tak nie robią. Dzisiaj jest to samo. Ludzie nie googlują, nie sprawdzają się, mówi, że tylko starzy ludzie nie korzystają z internetu. Mój 80-paroletni dziadek ma laptopa w domu i korzysta, a mam znajomych, którzy nie mają internetu w domu, no. Mieszkają w Warszawie. Nie mają go, nie korzystają. Nie chcą, okej. Nie znaczy, że są głupi. Wybrali taki jakby tryb życia i czasami patrzę z zazdrością, że faktycznie posiadanie Facebooka, Instagrama to jest pewien oddech od nieżycia tego internetowego, tylko istnienia w rzeczywistości, ale jakby to da się funkcjonować poza, da się funkcjonować w środku, tylko znowu umiar. No to będziemy kończyć, Grzegorzu, to dobrze. Na koniec się zapytam... Ja się chcę z godziną, kontrolujesz czas, bo... Nagrywamy godzinę 50, prawda? Dobrze, no to... dobrze. Już pociąg. No to co wyniosłeś z dzisiejszej rozmowy? Co ja wyniosłem? Znaczy nie wynoszę. Wódkę w brzuchu. Wiesz co, dobrą nalewkę generalnie. No dobra, może... była? Dobra była. No może co ja wyniosłem? A jakiś mebel ci wniosę jeszcze. A tak, ale tak światopoglądowo nic. Światopoglądowo, wiesz, no ja jestem już trochę taki zatwardziały w swoim światopoglądzie. A widzisz, a to innym wytykasz, a sam jesteś. Tak. No to widzisz, na to suwa się mój paradoks, że jestem tym kierunkiem. Dlaczego? To ja mogę Biblię zacytować? Tak. Dlaczego zauważasz drzazgę wokół bliźniego, a nie widzisz belki we własnym oku? Piękne. Bardzo. No to skończymy. To dziękuję ci, Grzegorzu. Bardzo ci dziękuję, Wodku, za zaproszenie. Bardzo mi miło. Może przyjdzie taki czas, że przyjedziesz jeszcze raz. Jak... Do Krakowa? Czyli co, ja do Warszawy. No byłoby miło. No, skoro mamy tam wspólne biuro, to... Postaram się. A wam dziękujemy za uczestnictwo w nagraniu na żywo i tym wszystkim, którzy oglądali po nagraniu na żywo. A my się widzimy na żywo z nowym gościem w sobotę, wiesz? O, to fajnie. Będzie Vegan Hero. Nie wiem, czy kojarzysz taki na YouTubie. On opowiada o weganizmie bez nacjonalistycznego sposobu życia. To bardzo miło. No. I pogadamy sobie o tym, jak jeść. Fajnie. Ja bardzo lubię jeść. Oglądajcie Holokron. Dziękuję.